Radio Zamek nadaje. Zapraszamy. Światło pochodzi ze wschodu. Z tej strony Madawa, witam w kolejnym odcinku audycji Światło pochodzi ze wschodu. Dziękuję, że jesteście z nami i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dziś mam przyjemność gość w studiu radiowym Radia Zamek nadaje wyjątkową osobę, Krishna Kirtana, który od ponad 30 lat zgłębia i praktykuje bhakti jogę. Jest również podróżnikiem, poszukiwaczem praw duchowych. Jest też twórcą bloga o tematyce duchowej. Warto zajrzeć www.krishnakirtan.in. Robisz też podcast, który się nazywa Bhakti Kwadrans. Nasz gość też wielokrotnie odwiedził Indie, by poznać tamtejsze zwyczaje, kulturę oraz wierzenia. Te wszystkie obszary zainteresowań naszego gościa będą dzisiaj bardzo przydatne w perspektywie tego, o czym dzisiaj chcemy z wami się podzielić. Mianowicie będziemy rozmawiali, no właśnie, ale o czym będziemy rozmawiali, to za chwilę. Także witam cię serdecznie, Krishna Kirtanie, i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie na naszą dzisiejszą audycję. Dzień dobry, dobry wieczór, namaste. Dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że spędzimy miło te najbliższe dwie godziny razem w naszej rozmowie i przy fantastycznej muzyce. No tak, chciałem podpowiedzieć, że Krishna Kirtan też przygotował dzisiaj playlistę, tak żebycie będziecie mogli usłyszeć, co mu w duszy gra. W zapowiedzi na samym początku powiedziałem, że te wszystkie kwestie dotyczące Indii będą dzisiaj w jakiś sposób potrzebne do tego, żebyśmy porozmawiali sobie, więc już wam przedstawiam temat. Temat dzisiejszego naszego spotkania brzmi: hinduizm. Czym jest i jak go rozumieć? Jednak zanim przejdziemy do naszego gościa i zaczniemy o tym wszystkim rozmawiać, chciałbym wam przekazać kilka informacji technicznych. Jako że nasza audycja jest prowadzona na żywo, możecie się z nami kontaktować, zadawać pytania, komentować, albo po prostu zwyczajnie powiedzieć: jesteśmy, fajnie, że jesteście, i nam też będzie z tego powodu bardzo miło. Jak się z nami kontaktować? Na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest poprzez Facebooka. Na Facebooku jest profil, który nazywa się Zamek Nadaje, i tam na tym profilu facebookowym pojawił się post zapowiadający naszą audycję. I pod tym postem możecie do nas pisać w komentarzach. My będziemy się do tych komentarzy odnosić na bieżąco, a dla tych, którzy nie lubią Facebooka albo z niego nie korzystają, jest jeszcze druga możliwość. Jest to aplikacja Zamek Nadaje, która działa zarówno na systemy iOS, jak i na Androida. Wystarczy wejść do sklepu App Store'a albo do Google Play, wpisać Zamek Nadaje i tam pojawi się aplikacja. Ściągnąć ją, ta aplikacja jest darmowa i tam jest też możliwość wysyłania do nas wiadomości i my do tych wiadomości waszych będziemy się odnosić. Kwestie techniczne już mamy za sobą, więc mogę wrócić powoli do naszego gościa i tematu dzisiejszego naszego spotkania, czyli hinduizmu. I na wstępie chcemy wam powiedzieć, że hinduizm to nie jest do opowiedzenia w dwie godziny. On nawet nie jest do opowiedzenia w 5 godzin. Także chcemy pokazać wam taki zarys, bardziej jak po tym hinduizmie się możemy poruszać, żeby mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. Zwracam się do naszego gościa. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, że hinduizm jako taki to obszar, który wydaje się nie mieć końca. Że ktoś, kto styka się z hinduizmem po raz pierwszy, może poczuć się przytłoczony, a nawet mocno zdezorientowany tym wszystkim, co, tymi informacjami różnymi, bo one mogą docierać do niego w różny sposób. No właśnie, jak ty się do tego odnosisz? Co ty byś powiedział osobie, która nigdy nie miała nic wspólnego z hinduizmem i usłyszała na przykład trzy słowa o hinduizmie i nie wie kompletnie, co z tym zrobić?
Wiesz co, myślę, że dobrze to ująłeś, że to jest taka rzecz, która nie ma końca, znaczy może ma koniec gdzieś. Ja jeszcze jakby do tego końca nie dotarłem. Po 30 latach badań. Po 30 latach badań, znaczy to są takie amatorskie badania oczywiście, więc kiedyś usłyszałem jakby moje zainteresowanie hinduizmem wyrasta z dwóch rzeczy, bo to tak może od początku, że po pierwsze, zawsze byłem przekonany, że że powinienem być wegetarianinem, więc szukałem jakiejś informacji. To było przed czasami internetu, więc było ciężko cokolwiek znaleźć, więc chodziłem, pytałem. Później w szkole mieliśmy, pytałem, ale jakby ciężko było kogokolwiek znaleźć. Później w szkole mieliśmy na religioznawstwie jakby tematy różne religioznawcze. Ja się zgłosiłem, że przygotuję prezentację właśnie z buddyzmu i hinduizmu na lekcję. I w tym samym mniej więcej czasie w radiu, w jakiejś audycji puszczali jakichś mnichów buddyjskich, którzy intonowali mantrę Om. I ta mantra bardzo mnie poruszyła jakby. Stąd jakby moje zgłoszenie się do tej prezentacji z hinduizmu i buddyzmu. Czyli poniekąd te twoje początki zaczęły się od radia. Tak. Tak, także od radia. No to wiesz, to były te czasy, że tam w telewizji mało co było, były dwa programy i nic od ciekawego. 15 się zaczynało. Od 15, tak. Tam oglądałem te, wiesz, telewizję techników rolniczej i takie tam rzeczy. Też swego czasu. No i ta mantra mnie poruszyła. No to jest ten taki gardłowy sposób medytacji, gdzie ci mnisi tak, wiesz, bardzo długo tą mantrę Om śpiewają. Nie będę tutaj próbował. Może. No i zacząłem czytać o tym wtedy, nie? No ale to tak, no to co masz w bibliotece szkolnej i w encyklopedii, no to jest bardzo tam krótka notatka na kilka zdań, na jedno, może na dwa, na trzy. Więc to jakby jest bardzo powierzchowne, bardzo takie wstępne, nie? Że to tak jakby można było powiedzieć o chrześcijaństwie, że chrześcijaństwo, w taka notatka encyklopedyczna byłaby, że chrześcijaństwo zostało zbudowane na podstawie nauk Chrystusa, a potem przeniesione do Rzymu, a potem była reformacja i prawosławie, no i koniec notatki, nie? No tak. No i no więc ja zacząłem jakby się więcej tym interesować, szukałem jakichś właśnie najpierw buddystów, no ale trafiłem na hinduistów w tych swoich poszukiwaniach. No i tak się zaczęło, nie? Najpierw jakby przez własną praktykę tego wszystkiego, co tam było. Sprawdzałeś. Sprawdzałem, a później zacząłem, mówię, no dobra, no ale jest... Są różne jakby elementy praktyki, różne jakby zwyczaje i zachowania. Ale o co chodzi, skąd się to wzięło, jak to się ma do całości, nie? Więc jakby od po nitce do kłębka, czy tam odwrotnie, od kłębka do nitki, zacząłem poszukiwać, jak to wszystko zrozumieć, jak to wszystko pojąć, no bo, więc myślę, że te moje odkrycia i poszukiwania, one się nie skończyły. Może się kiedyś skończą. Ale nie sądzę. No na pewno nie jest to jakaś rzecz, którą można zrozumieć, tak jak powiedziałeś, w 2 godziny czy w 5, no bo żeby jakby zrozumieć najważniejsze elementy, no to przecież hinduizm studiuje się na religioznawstwie czy jakąś indologię i tam są różne aspekty, także to są takie studia na parę lat rozłożone, gdzie wchodzi się w jakieś niuanse i szczegóły różnych rzeczy i też pewnie nie ma jednej osoby, która by ogarniała wszystko, bo myślę, że to jest niemożliwe. Dlatego też jesteś dobrym gościem do tego tematu, bo sam zacząłeś od poszukiwań zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. Pewnie poszukując tych wszystkich różnych kwestii, zetknąłeś się z Indiami, bo nie zdradziłem wam takiego faktu, ale nasz gość, Krishnakirtan, jest stałym bywalcem Indii, bywalcem ashramów i tam bada tą kulturę już od wielu, wielu lat. Ale mnie intryguje jedna kwestia. Mnie intryguje to, że jak zacząłeś czytać o tych wszystkich Indiach i o tych wszystkich różnych kwestiach, które ci tak intrygowały i w końcu nadszedł ten dzień wyjazdu do Indii. Już siedziałeś w tym samolocie i pewnie coś tam w głowie miałeś i nagle wylądowałeś i co? I to się wszystko sprawdziło, czy to się rozsypało, ta cała twoja wizja tego wszystkiego? Wiesz co, no to jest taka... Nie rozsypało się, tak, żeby nie niepokoić. Natomiast mój pierwszy wyjazd to był maj.
Więc okay. Maj to jest środek lata najbardziej gorący i pamiętam, bo leciałem wtedy do Kalkuty i siedziałem w, nie pamiętam, to były 3 tygodnie, więc siedziałem tydzień w Kalkucie, tydzień w Majapur i tydzień znowu w Kalkucie, czy jakoś w ten sposób. No i pamiętam, że jak wysiadłem, pierwsze wrażenie z Indii to było takie, wysiadłem z samolotu, otworzyli drzwi, wychodzę na te schody i mówię, dlaczego oni puścili wyziewy z silnika samolotowego na nas? To mniej więcej takie wrażenie, jakby sobie puścić suszarkę do włosów na siebie, nie? I ja tak mówię, czemu oni to zrobili? I tak druga myśl, to nie suszarka, tutaj tak jest po prostu normalnie. Uderzenie ciepła. Uderzenie ciepła takiego, nie? Więc to był taki upał, więc pierwszy dzień, no to leżałem w przykrytym mokrą szmatą pod wiatrakiem, żeby przetrwać. I później druga rzecz była taka, że jakby zwiedzałem, czy tam miałem różne sprawy do załatwienia w Kalkucie wtedy, w tym upale, gdzie temperatura dochodziła do 40 stopni i pamiętam, że byłem tak bardzo nieprzyzwyczajony i niezaadoptowany do tej temperatury, że jak przeszedłem 300 metrów, to tak co mniej więcej jakieś odległość od siebie były takie z budki, że oni sprzedawali chłodne napoje z lodu, tam kolę, jakąś wodę mineralną i coś tam jeszcze okay. innego. Jakieś swoje napoje. No i tak, one tak były co jakiś czas. Tak pamiętam, że musiałem tak po przejściu 300 metrów, musiałem stanąć w takiej budce, kupić sobie to picie, odpocząć z 20 minut i dopiero się przesunąć do następnej, więc jakieś takie sensowniejsze życie, no to dopiero gdzieś po 17, jak się robiło chłodniej, zaczynało egzystować wtedy jakoś normalnie, bo wcześniej to w zasadzie tylko leżysz i czekasz, żeby się nie ugotować od tego upału, no przynajmniej w maju, nie? A z takich aspektów kulturowo-obyczajowych, co ci się najbardziej nie zgodziło? W tym sensie, że ty byłeś przygotowany na zupełnie coś innego, a okazało się zupełnie coś innego. Nie, ja właśnie byłem tak, że ponieważ już wcześniej trochę byłem oczytany i trochę praktykowałem, więc jakby miałem jakąś podstawę, więc jak wylądowałem i zobaczyłem, jak ci ludzie żyją, jak się zachowują, jak rozmawiają, że na przykład umawiam się z kimś i ktoś przychodzi tam 4 godziny później na to spotkanie i to nic się nie dzieje, albo jechaliśmy pociągiem i pociąg miał jechać 3 godziny, nie? I tak po 2 godzinach stanął w polu i stoi, nic się nie dzieje, nie? No i tak po 2 godzinach nikt nie jest zaniepokojony, jest spokojnie. No i ja tak po 2 godzinach się pytam, co się stało, dlaczego stoimy, dlaczego nie jedziemy. No, bo jest jakiś strajk, tam ktoś strajkujący kolejarze. Ale w jakiej sprawie? A, my nie wiemy. A ile to potrwa? A, też nie wiemy. No, ale to może jeszcze potrwać tak parę godzin, jakby nie ma problemu, nie? Nic się nie denerwuje. Ja się tam, jakiś student był, więc się go pytam, na ty gdzie jedziesz? No ja jadę na uczelnię, mam wykłady, no ale miałeś wykłady mieć o której? No o 10, a już jest 13. No i co? No i nic, nie? A jesteś tam, inni ludzie do pracy jadą, nie? No mieli być na 9, no już jest 13. No i co? No i nic, nie? No i tak po prostu. Więc jakby nie zwróciło to we mnie jakiegoś niepokoju czy zdziwienia, no, tak powinno być, nie? Albo na przykład, bo to też wszedł czasami internetu, więc się wysyłało wtedy, jak się trzeba było z kimś skontaktować, to się wysyłało telegram. Więc no tak. Pisało się na kartce, wysyłało się telegram i on jakby wracał, czy faks, i on wracał, tam odpowiedź wracała od tej osoby tam po jakimś czasie, taka prymitywna forma maila. Takie SMS-y trochę, takie nie? Takie SMS-y, nie? No bo to było najtańsze, bo telefon kosztował za dużo pieniędzy, więc to była najtańsza forma, tam się od kartki płaciło, nie? No i miałem wysłać właśnie jakąś tam wiadomość, no i była burza, gdzieś tam 15-20 kilometrów od tego miejsca, gdzie byłem, była burza, strzelił piorun, wywaliło prąd, no i nie ma prądu, nie? No i wszyscy sobie siedzą, tak jak gdyby nigdy nic się nie dzieje, taki leniwie coś tam sobie rozmawiają, coś tam sobie piją, coś tam sobie jedzą, niby pracują. Sytuacja naturalna, ja się pytam, no ale kiedy ten prąd będzie, co naprawiają? No to może za 2, może za 3 dni naprawią, no to czekamy sobie, nie? I to jakby, no ale tu mam jakieś interesy do załatwienia, więc czekam na jakąś ważną odpowiedź, bo tam coś konsultuję, nie? Z tymi osobami, do których to wysyłałem, no i nic się nie dzieje, nie? No więc tak. No i to w ogóle nie wzbudziło we mnie jakiegoś niepokoju czy poruszenia. Wręcz pomyślałem sobie, że jakby u nas coś takiego było, no bo wyobraź sobie, że
U nas na przykład nie ma prądu i nie ma 3 dni, nie? Jest taki kompletny blackout i w ogóle nie wiadomo, co będzie. I nie wiadomo, co będzie, nie wiadomo, kiedy naprawią. No to, nie wiem, strajki, awantury. Strajki, awantury, ludzie na ulicy, protesty, nie wiem, zaniepokojenie, niektórzy się pakują, już wyjeżdżają. No to nic, po prostu normalna rzecz, nie ma prądu, nie? I to było dla ciebie takim, to nie było zaskoczeniem, poczułeś się w tym komfortowo. Tak, to było jakby komfortowo, okej, no po prostu takie jest takie powiedzenie, że jak jedziesz do Rzymu, to rób jak Rzymianie, więc tak jakby zrozumiałem ich mentalność, która jest inna od naszej tutaj europejskiej, mając tą podstawę, jakby wiedziałem, dlaczego oni tak myślą i poczułem się jak w domu, więc to nie zbudziło we mnie jakiegoś niepokoju, jakiegoś zdenerwowania, frustracji czy nienawiści, wręcz okej, no tak po prostu jest, no czasami się jedzie szybko, czasami się jedzie wolno, czasami coś się wydarza, trzeba poczekać. Te rzeczy się oczywiście wydarzają, wszystkie w swoim tempie, w jakimś tam innym niż zaplanowanym jest się przyzwyczajonym. No ale moje doświadczenie jest też takie, że w różnych krajach, bo też później w innych krajach miałem jakieś różnego rodzaju historii, przygody i działania, więc każdy kraj ma swoją jakby specyfikę, jakby rzeczy się dzieją w specyficznym tempie danego miejsca. No i Indie mogą mieć... Rozumiem to, że niektórzy mogą Indii nienawidzić, nie? Że jest tak, że Indie mają takie pierwsze wrażenie, jest takie, że albo się zakochujesz w tych Indiach od razu, albo ich nienawidzisz tak z głębi serca. Ja byłem tą osobą, jestem tą osobą, która się zakochała z pierwszego wrażenia i to było świadome też jednocześnie, bo jakby wiedziałem, dlaczego oni tak myślą, dlaczego oni tak działają, dlaczego to wszystko się w ten sposób dzieje, że oni na przykład, co jest szokujące dla nas, że na przykład jedzą, potem plują, a potem wyrzucają te naczynia tam przez okno, tak o, to jeszcze był ten czas, że było mało plastiku, bo te kubki były z gliny, a talerze z liści, wszystko rozkładało, nie? Więc oni tam rzucali i tam to wszystko tam się przetwarzało, tam krowy jadły, małpy jadły, to wszystko, ten kubki gliniane stawały się częścią chodnika, no ale przy okazji kurz, no i to jakby się tak działo naturalnie i nikogo to nie wzbudzało jakiegoś niepokoju, czy zdziwienia, czy jakiegoś szoku, no dla nas, dla Europejczyków, dla Polaków być może dla niektórych jest jakoś szok, ale jakby rozumiałem sens tego wszystkiego, że jakby ich religia i kultura i sposób zachowania, sposób myślenia powoduje, że oni w ten sposób działają, mają inny punkt odniesienia, inny punkt widzenia na to wszystko, w związku z tym niektóre zachowania są, wiedząc to, rozumiałem, że one są naturalne dla nich, nie? Jakby po naszemu patrząc, no to mogą być dziwne i niepokojące i jakieś drażniące, wkurzające, wzbudzające jakieś niepokój czy no jakieś negatywne emocje. Ja pamiętam właśnie to, o czym powiedziałeś, że Indie można pokochać, albo można znienawidzieć. I pamiętam ten pierwszy moment, w którym ja wylądowałem w Indiach, to miałem o tyle komfortową sytuację, że leciałem do Indii i tam już, że tak powiem, na mnie czekał stały bywalec, który już tam mieszka, tam do Mahasingi polecieliśmy, on, że tak powiem, wprowadził nas w tą całą zmianę kulturową. I powiem ci, że coś w tym było, nie? I pamiętam, że on właśnie przed tym przestrzegał, mówi: Madhavo, jak lecisz do Indii, to się wyluzuj, bo jak będziesz po prostu próbował tutaj coś po swojemu robić, to oszalejesz. Nie? I w pewnym momencie o tym zapomniałem. I byliśmy na lotnisku i wiesz, on przyjechał po nas jeepem, w sensie wynajętym, jeden jeep nas, bo to jechaliśmy większą ekipą, jechało nas 8 osób, nagle nas 8 osób, on z żoną, 10 osób, kierowca 11, stary jeep, wiesz, o co chodzi, nie? No ile tam osób może wejść do środka? No niby planowo producent przewidział, że 5, no nie? Tak, no a tu się okazuje, że nas jest, kurczę, 11 osób, wiesz, o co chodzi, i trzeba tym pojechać. I ja w ogóle, wiesz, to było już to, jeszcze do tego mamy walizki. I patrzę, ten Hindus wchodzi tam po prostu na ten samochód, wrzuca te walizki na górę, jakimiś sznurkami zawiązuje tam na tym, nie? Ja mówię do Mahasingi: ty, on to dobrze zwiąże, wiesz, bo to jest wszystko, co ja mam tutaj, nie? Jak on mi to gdzieś, kurna, po drodze zgubi, to ja po prostu, ja nie wiem, co ja będę tam, wiesz, tam mam ważne rzeczy, nie? I on mówi, i wtedy był ten moment, w którym powiedział:
wyluzuj. To jest ten moment, który musisz po prostu zaufać, że to będzie dobrze. Naprawdę, to się uda, wiesz, zaufaj, nie? I coś w tym było, że musiałem się przystosowywać. Nie miałem na tyle szczęścia, co ty, że od razu się przestawiłem, tylko musiałem się najpierw złapać dystans do siebie i się do tego wszystkiego luzować i potem jak już wejdziesz w ten rytm i zaczynasz działać z tym rytmem, tak jak mówisz, że ktoś ci mówi, że się z tobą umawia, przychodzi po 3 godzinach i to jest super, bo fajnie, że przyszedł w ogóle, bo mógł nie przyjść, nie? Te południowe kraje mają to do siebie, nie? Że... Tak, bo to są też takie typowe dla południowych krajów, ale te 3 godziny, że się ktoś spóźnił, to jest nic, bo ja największe, co widziałem, to się ktoś po 12 godzinach pojawił. Chociaż mi osobiście się kiedyś zdarzyło, że przyszedłem 24 godziny po umówionym terminie. Tak. I nie było problemu. I nie było problemu. Super. Dobra, to takie małe wprowadzenie o tym, o czym będziemy rozmawiali, także już po trochę, mam nadzieję, poczuliście tego naszego dzisiejszego gościa. Przygotował playlistę. Z tej playlisty ja wybrałem pierwszy numer. Ten numer brzmi Spiritual Graffiti. Spiritual Graffiti MC Yogi. I to tak trochę może być w klimacie tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Także was zapraszamy do słuchania, a my za moment do was wracamy. Uwaga, uwaga, już jesteśmy. Mam nadzieję, że wam się podobał MC Yogi. Swoją drogą fascynują mnie tacy MC, którzy uczą się tyle na pamięć tych swoich piosenek. Miałem tam trochę przygód z hip-hopem i pamiętam, że 2 16 ciężko mi się było nauczyć na pamięć, a tu chłop miał chyba ze 3 strony i dużo treści, mało refrenów, także... No to nie przychodzi samo z siebie tak, że po prostu robisz freestyle i leci? No, przychodzi, ale wiesz, w pewnym momencie musisz to zapamiętać, bo jakbyś chciał to powtórzyć komuś i najgorsze jest to, że czasem jak już jesteś na tyle rozpoznawalny, że ludzie znają twoją muzykę, a ty nagle zapominasz tekstu, wiesz. To sala śpiewa, czy powtarza. Chyba, że tak, no jest to jakiś pomysł. Super. Witamy się z wami. Witamy się z wami. Tutaj na aplikacji pojawił się Bedi i napisał jestem Harry Ball. Pozdrawiamy cię, Bedi. Harry Ball ekipa, pozdrowienia od chorego Mikołaja Nieświętego. Także dużo zdrówka dla Nieświętego Mikołaja. I jest też z nami Janusz. Janusz napisał pozdrowienia dla Krishna Kirtana i dla ciebie, mistrzu konsolety. Ale mam pytanie. Podpucha taka. Jest historia o tym, jak przed Hitlerem wielkim, jak przed Hitlerem, wielkim rabinem stanął człowiek Hitlerem. Stanął człowiek i rzekł, wytłumacz mi judaizm, gdyż będę stał na jednej nodze. Hitler podrapał się po głowie i odparł. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Reszta to komentarze. Hinduizm nieuczciwy. Czy hinduizm jest tak samo nieuczciwy, czy systematyczny? Wszystkiego dobrego. No tak. Nie można tego... Nie zaproponowałbyś chyba komuś stania na jednej nodze, nie? Żeby mu wytłumaczyć hinduizmu. W sensie, żeby jednym zdaniem, ale ja chciałem się odnieść, bo jeżeli to ma być argument ład Hitlerum, a to on zazwyczaj kończy dyskusję, więc musimy zakończyć. Dobra, to taki żart, ale ja nie wiem, ja się nie zastanawiałem nad tym, czy można hinduizm wytłumaczyć jednym zdaniem, ale nie czyń innemu, co tobie niemiłe. Tam było, to na pewno mogłoby być jedna z prób tego wytłumaczenia. Pamiętam, że był kiedyś taki mem krążył po internecie i opisujący właśnie, czym są religie, że nie pamiętam teraz, jak to idzie, może ktoś ze słuchaczy pamięta, bo taka seria była, że właśnie hinduizm to tam to jest to ten shit, który się co no, wydarzył, jakoś tak to szło, nie pamiętam. No to może to jest jakaś też próba taka. No w każdym razie pozdrawiamy cię, Janusz. Teraz zaglądamy na Facebooka i tu na Facebooku też się pojawiło kilku komentarzy. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że jesteście z nami i robicie ten nasz program razem z nami. Dzień dobry tobie, Madawo, i szanownemu gościowi. Hello, słuchacze, napisał Andrzej. Pozdrawiamy cię, Andrzej. Jest też Grzesiek, który się z nami wita. Jest Igor, hej, Madawo, hej, zamkowa załogo. Witaj, szanowny gościu. Widzisz, wszyscy cię witają. Witam wszystkich również. Dzień dobry, mówi Paweł, pozdrawiam. Jest i Łukasz. Zziejany, ale dotarłem. Pozdrawiam gościa, Madawkę i wszyscy, którzy słuchają. A niechaj słuchają uważnie, tak napisał. Dzień dobry, redaktorze Madawo i zacny gościu, napisała nasza najlepsza kucharka, czyli Asia. Pozdrawiamy Asię serdecznie.
Łukasz jeszcze dokumentował jedną kwestię, napisał: inny mental zupełnie, zazdroszczę tego luzu, stoicyzmu, miękkiego brania na klatę rzeczywistości takiej, jaka jest tu i teraz. W Polsce tylko bezdomni alkoholicy osiągają ten stan ducha i umysłu. No, coś w tym jest, nie? Coś w tym jest. Ale tutaj właśnie fajną rzecz napisał Arek. Arek napisał: osobiście nie potrzebuję Indii, żeby 3 godziny przyjść za chwilę. Jadę tam. Trzeba spróbować ich luzu. Luz to jest chyba najbardziej esencjonalne słowo określające Indie, nie? No tak, na pewno. Ja myślę, że to jest jakby dotyczy całego wschodu, szeroko rozumianego, no że oni jakby próbują się dostosować do życia, do świata, a nie świat dostosować do siebie, bo my może bardziej na zachodzie próbujemy świat dostosować do siebie, no i jak nie wychodzi, no to wtedy się pojawia ta frustracja, nie? Tak, także jest jeszcze Beata, która nam kiwa i... Jest Tomek, lekko spóźniony, raga. Witam światełka i witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Fajnie, Tomku, że jesteś. No i dobrze, więc pozdrawia też Jacek na aplikacji. Jarek Ścinowa. Pozdrawiamy również RR-ka. No dobra, to czas skupić się na meritum tego, w jakiej sprawie się tu spotkaliśmy, czyli spróbujemy was trochę przeprowadzić przez meandry hinduizmu, co oczywiście nie będzie łatwe, ale będziemy próbowali. Podejmiemy tą jakże, że tak powiem, szaloną próbę pokazania tego hinduizmu w miarę zrozumiały sposób. Chciałbym, byśmy skupili się teraz głównie na tym temacie naszego spotkania, czyli na pytaniu, czym jest hinduizm? Ciekawe jest to, że mieszkańcy obszarów, na których często występuje tak zwany hinduizm, uważają, że nic takiego jak hinduizm nie istnieje. Że tą nazwę wymyślili mieszkańcy Zachodu. Jak byś to skomentował? No, historycznie tak jest. Tak było i tak jest i tak dokładnie jest. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na wielki podział religii, no bo hinduizm to jest opis no, zjawisk, wszystkich zjawisk religijnych, które występują na terenie subkontynentu indyjskiego i cała nazwa hinduizm pochodzi od Brytyjczyków, czy być może od muzułmanów, którzy mieszkali jakby na zewnątrz Indii i określili hinduizmem wszystko to, co miało miejsce po drugiej stronie rzeki Sindh. Na zasadzie, że ci obcy za tą rzeką mają tam właśnie ten hinduizm, a ponieważ oni nie wymawiali sylaby S, stąd się wziął ten hinduizm, więc rzeki Sindh zrobił się Hind i hinduizm się zrobił. No i taka jest jakby nazwa gości z zewnątrz, czy to Brytyjczyków, czy być może Persów. Bo tutaj różnie ludzie różnie myślą i analogicznie można by powiedzieć, że idąc w drugą stronę dla przybyszów z Azji, patrząc na Europę, stając nad brzegiem rzeki Wołga, mogliby powiedzieć, że wszystkie zjawiska religijne, które są po drugiej stronie rzeki Wołga, no to jest wołgogizm, nie? Wołgizm. Nie? No ale jak wiemy, w Europie są różne rzeczy, bo mamy w tej części mamy rodzimowierstwo, mamy wikingów, którzy mają swoją mitologię germańską, skandynawską, grecką, rzymską, chrześcijaństwo, judaizm, prawosławie, nie wiem co jeszcze, druidów mamy, nie? No tak. I to wszystko jest wogogizm, nie? Tak. Jak bardzo różne jest Stonehenge od chrześcijaństwa na przykład, nie? Ale to wszystko jest wrzucone do tego samego jednego terminu wogogizm, nie? Czy wogizm, nie? Więc można by to obrazowo wytłumaczyć, jak bardzo skomplikowany jest hinduizm, nie? No tak, ale to też fajnie zobrazowałeś tą całą kwestię. To może pokazywać, o czym my chcemy porozmawiać. Tak. Nie? Że wiesz, że to tak jakbyśmy nawet nie jesteśmy w stanie się skupić na jakimś jednym konkretnym odłamie hinduizmu, tylko tak jak mówisz, wikingowie, celtowie, chrześcijanie, prawosławni, po prostu protestanci, wszyscy razem i ktoś mówi: opowiedz mi o tym,
Za wołdyźmie, nie? Za wołgizmie, za wołgogizmie, nie? Tak, tak, tak. Tak, a wracając jeszcze do tego pytania, które zadałeś, no to wyznawcy jakby hinduizmu mówią o sobie, że są wyznawcami Sanatana Dharmy. Dlatego tutaj mamy podział jakby na religię, dzielimy nazwyczaj na dwa rodzaje, no, może na trzy, no, ale te największe religie dzielimy na religie abrahamowe, czyli te, które pochodzą od Abrahama, czyli judaizm, chrześcijaństwo, islam, i religie dharmiczne, czyli hinduizm i buddyzm. No oczywiście mamy jeszcze jakieś tam wyznania, religie plemienne, ale ten jakby podział jest główny, nie? I teraz hinduiści różnej maści mówią o sobie, że są wyznawcami Sanatana Dharmy, i to jest własna nazwa. No właśnie, rozszyfrowałbyś tą nazwę Sanatana Dharma? Jeszcze niektórzy mówią, że to jest... religie dharmiczne też, tak, nie? Tak, że są religie dharmiczne i że to jest Sanatana Dharma. I niektórzy jeszcze mówią, że to jest... zapomniałem teraz tego terminu, za chwilę sobie przypomnę. Sanatana oznacza wieczny, czy odwieczny. A dharma znaczy czynność, czy obowiązek, czy rodzaj działania. Mówimy, że na przykład dharma to jest rzecz, która jest nieoddzielna od przedmiotu. Na przykład dharmą ognia jest ciepło lub ogień, dharmą wody jest płynność i przezroczystość, nie? Dharmą stołu jest to, że jest stabilny, nie? I można na nim coś położyć, więc to jest dharma danego przedmiotu. I teraz Sanatana Dharma, czyli mówimy o czymś, co jest wieczne, w stosunku do ludzi, w relacji do absolutu, do rzeczywistości, jaką spotykamy. Więc ta relacja, ten związek pomiędzy jednostką czy społeczeństwem, a z całym wszechświatem i wszystkimi zjawiskami jest jakby wieczny, jest zawsze taki sam. I o tym jest Sanatana Dharma. Niektórzy mówią, że ona jest Sat Sanatana Dharma, dodając ten, właśnie to jest to słowo, które mi uciekło, bo Sat oznacza wieczny. Więc to jest wieczna Sanatana Dharma, czyli coś, co istniało i będzie istniało. Czyli to nie ma początku, nie ma końca. To też jest na przykład związane z tym, że wyznawcy Sanatana Dharmy, mówiąc w ten sposób bardziej poprawnie, czy hinduiści, traktują czas jako cykliczny. A my na zachodzie jako linearny, czyli jest początek, jest koniec, a czas jest postrzegany jako czas cykliczny. W związku z tym, kiedy zaczął się czas? Zobaczmy na cyferblat zegarka, nie? Taki tradycyjny, gdzie mamy wskazówki, które biegają dookoła. No i kiedy zaczyna się doba? Oczywiście my umownie mówimy, że o 12 w nocy, ale jeżeli tego nie powiemy i zobaczysz na taki zegarek, no to kiedy jest początek? No kiedy chcesz, nie? Kiedy chcesz, nie? I teraz jeżeli mamy wiosna, lato, jesień, zima, mamy rok, to kiedy jest początek? No mówiliśmy się, że 1 stycznia, ale Chińczycy mają 15 lutego, Hinduści mają w marcu, Żydzi mają 9 razy w roku, tak naprawdę, czy tam kilka razy w roku, i tak dalej, więc kiedy jest początek roku? Bo myśmy się umówili akurat, że 1 stycznia, ale równie dobrze mógłby to być 17 lutego albo jakikolwiek inny dzień, więc gdzie jest początek? Jeżeli wiosna, lato, jesień, zima, jedno występuje, to potwierdza cykl, nie? Tak, to potwierdza cykl, więc czas jest, słońce też krąży w kółko dookoła Ziemi i Ziemia obraca się wokół siebie, krąży wokół Słońca i Księżyc, to wszystko jest, te fazy są Księżyca, czy pory roku, czy dzień i noc, te wszystkie rzeczy wydarzają się cyklicznie, jest trudno uchwycić, kiedy one się zaczęły, kiedy się skończą, one są wieczne, więc Sanatana Dharma jest czymś, co nie ma początku, istnieje zawsze i będzie istniało zawsze. Brzmi sensownie. Ale proponuję, by dla ułatwienia naszych rozmów i dla ułatwienia zrozumienia, żebyśmy nadal nazywali to hinduizmem, chociaż oni się z tym nie zgadzają. Dobrze, no tak będziemy, żeby to... Tak, żeby było wiadomo, jak ktoś się przyłączy w trakcie audycji, o czym rozmawiamy, nie? Bo wiesz, jak będziemy mówić o Sanatana Dharmie, to ktoś może powiedzieć, ale to miało być o hinduizmie, a nie o Sanatana Dharmie. Także, no właśnie, i tutaj chciałem cię zapytać, bo jest taki główny podział... Główny podział religii hinduistycznych i on dzieli te religie na dwie. Czy mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Bo to jest taki podstawowy podział, nie? Tak, ja myślę, że tych podziałów jest kilka. Jeśli podstawowy, no to ja nie wiem, czy jeden z tych podstawowych, nie? No bo możemy podzielić... Chodzi mi o podział na monizm i personalizm. Dualizm. Tak. Możemy hinduizm, żeby zrozumieć, no to tak, po pierwsze jest to opis rzeczywistości, jaka ona jest, i ona jest zawsze stała, ona istnieje zawsze. Więc to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrozumieć. Druga rzecz, że tą
tą rzeczywistość można podzielić czy opowiedzieć na różne sposoby. I teraz są jakby te, w jaki sposób różne szkoły filozoficzne, czy religijne, czy mistyczne w ramach hinduizmu opowiadają o tym, opisują tą rzeczywistość, możemy je podzielić na różne jakby podkierunki, nie? I to, no to do tego, do właśnie tak, do tego dojdziemy, ale najpierw zróbmy to tak żeby na początek. O co chodzi, no i pierwsza rzecz to mamy szkoły monistyczne i szkoły dualistyczne. Czyli monizm to jest taki pogląd, który tłumaczy, że natura bytu jest jednolita, jest jednakowa, niezależnie od tego, że ją widzimy jako dualną, to ona w swoim sednie jest jedna. Można powiedzieć w ten sposób, że rozróżniamy pomiędzy żywym i nieżywym, ale wszystko składa się z atomów. Czyli generalnie upraszczając cały wywód, chodzi o energię. Tak, że wszystko składa się ostatecznie z energii. Atomy składają się z protonów, elektronów i neutronów. I to w zasadzie, i opisaliśmy całą rzeczywistość, ona się składa z tych elementów podstawowych i teraz niezależnie, czy to jest madawa, który jest żywy, czy to jest butelka z wodą, która jest nieżywa, to tak naprawdę to jest wszystko energią. Wszystko jest energią, wszystko jest z tymi substancjami. I to jest jakby jeden sposób patrzenia na rzeczywistość. To jest jeden sposób, tak. I teraz oczywiście mamy tą myśl również na Zachodzie, bo zachodni filozofowie też prezentowali szkoły monistyczne, więc to nie jest jakieś tam odkrycie. Oczywiście w hinduizmie ta interpretacja ma tam swoje terminy i jakby w konsekwencje z tego wynikające, ale to może tak, znajdziemy później, chwilę, a później dojdziemy nie wchodząc w szczegóły, nie? No i drugi blok taki hinduistyczny to jest drugi blok. Drugi to jest dualizm, czyli że są dwie rzeczy i one nie są jednakowe, tylko one są jakby, jest dwoista substancja, jest ta substancja duchowa i ta substancja materialna i one się rozróżnią się od siebie, tak jak mam, jeżeli jest różnica między madhawą i butelką z wodą, że mimo, że z jednego punktu widzenia jesteście tym samym, bo składacie się z energii, z atomów, to jednak jesteście czymś innym, bo butelka nie jest żywa, madhawa jest żywy, nie? No przynajmniej tak się wydaje. Z tego punktu widzenia. Więc to jest opis rzeczywistości i widzimy to na co dzień, że no tak to postrzegamy i tak możemy to zinterpretować, więc to są jakby takie dwie główne szkoły. Oczywiście też mamy ten, szkoły dualistyczne mamy też na Zachodzie, no bo na przykład Platon czy Augustyn z Hippony też prezentowali tego typu filozofię i zrozumienie, czy próbowali w ten sposób wytłumaczyć rzeczywistość. Nie? Mhm. No, czyli upraszczając, jest filozofia monistyczna, czyli energetyczna, tak zwana energia, która krąży i wydaje się, że wszystko jest energetyczne, a druga pokazuje, że jednak jest coś personifikowanego, jest coś, tak, coś, jest coś, coś. Jest coś jest, są dwie rzeczy. Oczywiście dla trudności dodam jeszcze, bo mamy jeszcze chwilkę przed następną muzyczką. Jeszcze istnieje trzecia szkoła, która łączy te dwie sobie i to jest coś, czego nie ma nigdzie indziej chyba, poza Indiami, że jednocześnie jest monistyczne i dualistyczne jednocześnie w tym samym czasie i to jest też taka szkoła wytłumaczenia rzeczywistości w hinduizmie. No i to jest taki jakby jeden z możliwych podziałów tych różnych szkół mistyczno-religijno-filozoficznych, które tam występują. Ja myślę, że zanim puścimy muzyczkę, to jeszcze chciałbym się rozprawić z jedną teorią. Chciałbym się rozprawić z tą teorią, że często ludzie Zachodu, czyli my, biali, często, mamy taką tendencję, że widzimy hinduizm jako religię politeistyczną, czyli religię wielu bogów. To zostawmy po muzyczce, bo to jest tak, dłuższy to będzie gruby temat. Tak? Ale zanim to po muzyczce, natomiast jeszcze można by powiedzieć o hinduizmie coś innego, bo gdy mamy monizm, czyli że wszystko jest energią ostatecznie i taka jest jakby natura rzeczywistości, to w hinduizmie i jest dualizm, to również hinduizm jest teistyczny, uznaje Boga, jest nieteistyczny, nie uznaje Boga, czyli monizm akurat może być prezentacją tej nieteistyczną, ale również hinduizm może być ateistyczny. Ach kurczę, no czyli, to już że uznaje, że nie mówi o Bogu, tylko że mówi, że Boga nie ma. Jako takiego w ogóle, ani jako energia, ani jako osoba. I to też jest w szczęście hinduizmu. I tutaj pojawia się pytanie, jak to wszystko może być w hinduizmie, bo jest jedna rzecz, która odróżnia hinduizm od buddyzmu,
bo buddyzm też jest nieteistyczny, czyli nie mówi o Bogu. Różnica jest taka, że hinduizm musi być oparty, jego nauki muszą być oparte o starożytne teksty Indii. Owedy? Owedy i wszystkie pokrewne. Natomiast no, buddyzm tego nie robi, dlatego buddyzm jest osobną religią. Natomiast bez problemu można znaleźć teksty, fragmenty z tekstach wedyjskich, rozumianych szeroko, które by potwierdzały to, co mówi buddyzm, no ale sam buddyzm tego nie robi, dlatego buddyzm jest osobną religią. Czyli tutaj jeszcze jedna kwestia, która jest ważna. Jeśli chodzi o hinduizm, to buddyzm nie jest częścią hinduizmu. Nie, tak? Buddyzm nie jest częścią hinduizmu i to, co powoduje, że coś jest albo nie jest częścią hinduizmu, jest to, że jakiekolwiek by te nauki były, czy monistyczne, dualistyczne, personalistyczne, teistyczne, ateistyczne, czy nieteistyczne, muszą zawsze mieć odniesienie do tekstów spisanych pism świętych albo hinduizmu. Wedy, Upaniszady, Purany, Agamy, no, dużo. Dużo. No dobra, co wiemy po tej części o hinduizmie? Na pewno to, że dzieli się na te dwa takie podziały główne, czyli na ten personalistyczny i niepersonalistyczny, oprócz tego może być jeszcze ateistyczny. I oparty jest na starożytnych tekstach. Tak, musi opierać się na starożytnych tekstach. Także na początek macie taką grubą rozkminę na ten temat. Jakbyśmy tutaj się zagalopowali za bardzo, bo byśmy za wysoko polecieli, to nas ściągnijcie na ziemię w komentarzach i będziemy starali się, bo my chcemy to zrobić w jak najbardziej przystępny sposób, żebyście mogli w jakiś sposób odnieść to do siebie, do swojego zrozumienia. I tutaj nie chodzi o to, żebyśmy tutaj rzucali jakimiś technicznymi historiami, tylko chodzi o to, żeby to było łatwo i przyjemnie poruszać się po tym temacie. Dobra, jedziemy z muzyką, wy przemyślcie to, co my wam przed chwilą tutaj, co gość przed chwilą wam poopowiadał i zaraz do was wracamy. Także słuchajcie uważnie. No tak, mały smaczek muzyczny na uspokojenie tej całej sytuacji. Kirio z Meksyku. Z Meksyku? Tak. Ty robiłeś ich koncert, robiłem, nie? Robiłem koncert we Wrocławiu w 2013 roku. Był taki festiwal, tam było kilka zespołów, między innymi Kirio wtedy też. A co to był za festiwal? Muzyki Festiwal Muzyka Duszy, nie, Festiwal Muzyka Duszy, było parę zespołów, nie wiem, kogo tam masz na liście, między innymi było Kirio, byli The Bactas. Mamy The Bactas za chwilę, mamy. Więc też The Bactas i już nie pamiętam jeszcze, kto tam był, chyba... Ricardo Monti był w takim tradycyjnym gitarowym wyznaniu. Gdzieś są jakieś na YouTubie, mam chyba jeszcze gdzieś są nagrania z tego. Super. Dobra, standardowo po przerwie muzycznej sprawdzamy wiadomości od was. I tutaj. Politeizm. Nie, politeizm, najpierw komentarze. Tak. Zaraz dojdziemy do politeizmu, ale zanim politeizm, to jeszcze tutaj pojawiła się Monika, która wita Madawę, gościa i załogę. Pozdrawiamy i słuchamy z Jasiem. Pozdrawiamy Monikę i Jasia. Super, że jesteście z nami. No i tutaj, prawda, element humorystyczny odnośnie właśnie bóstw różnych. Polecam zajrzeć na Facebooka i tutaj właśnie jest, Łukasz wrzucił, witam kochanie, właśnie zrobiłam się na bóstwo i tutaj jest właśnie bóstwo Kali. Tak, o bóstwach będziemy za chwilę rozmawiać, to ja opowiem ten żart, bo znaczy nie ten też warto zobaczyć. Było takie zdjęcie, kiedyś ktoś rzucił, że chyba nas też słucha. Że było takie zdjęcie, taka kobieta, taka odstrzelona i było, że kochanie, zrobiłam się na bóstwo, a obok była taka dziewczyna, która była pomalowana jak bogini Kali i było, że też zrobiłam się na bóstwo, nie? Tak. Podpowiadamy, że bogini Kali to jest ta bogini, która trzyma uciętą głowę w ręce, jednej z rąk. Tak, i ma girlandę z czaszek. Tak, także jak to mówią, nie to piękne, co piękne, ale co się komu podoba, prawda? No dobra, no to przejdźmy do tego kodu, który ma cały zachodni świat, który myśli o tym, że hinduizm to politeizm, że to jest jak w starożytnej Grecji, nie? Że jest wielu bogów. No to jeszcze chyba nie tak. Jeszcze nie tak. No bo teraz tak, zobaczmy taką sytuację. Przyjeżdżają pierwsi ludzie z zachodu, gdzie dominuje chrześcijaństwo, czyli religia monoteistyczna, gdzie jest jeden Bóg, chociaż jest trójca, ale już nie wchodźmy w te dewagacje, bo to jest inny temat. Tak. No i nagle wjeżdżają do Indii, a tutaj w każdej świątyni, na każdym ołtarzu co innego stoi i oni mówią, no tak, mają wielu bogów, proste.
Znaczy, czy jest to... Czyli myślisz, że to jest taki skrót myślowy, który zrobili na przykład Anglicy, czy ktokolwiek? Myślę, że to jest skrót myślowy z jednej strony, próba taka jakby powierzchownego zrozumienia, o co chodzi, a po drugie też pamiętajmy o tym, że jak najpierw przyjechali Anglicy, to z nimi również przyjeżdżali wtedy misjonarze, więc jakby ich celem było nawracanie, czy nawracanie ludzi na chrześcijaństwo, w związku z tym nawet jeżeli robili jakieś studia, pogłębiali, jakby próbowali poznać zwyczaje, to zawsze w tym celem, żeby nawracać tych ludzi na chrześcijaństwo. Nie zrozumieć, tylko żeby znaleźć argumenty, żeby nawracać, i to się odbywało wszędzie, przecież dużo różnych praktyk, które mamy w chrześcijaństwie, zwyczajów różnych, typu choinka, czy śmigus dyngus, czy święcenie jajek, no to nie są stricte chrześcijańskie, w sensie wywodzące się z czasów Chrystusa zwyczaje, tylko zaadoptowane z jakichś tam kultów i zwyczajów lokalnych, dorobione do... Żeby to jakoś przyklepać. Tak, żeby jakąś do tego opowieść teologiczną połączyć to jakoś z chrześcijaństwem, zaadoptować, żeby te zwyczaje, które były lokalne, dołączyć, więc to się po prostu zawsze działo, więc taki jakby był cel tych wszystkich osób. I to też należy pamiętać, że to, co my tutaj rozmawiamy, to, o czym rozmawiamy, z punktu widzenia wyznawców hinduizmu, jednocześnie jesteśmy ludźmi z Zachodu i próbujemy to wytłumaczyć człowiekowi z Zachodu, bo naszym celem nie jest jakby nawrócenie hindusów. Nie robimy święcenia jajek, nie? Nie robimy święcenia. Nie, tylko po prostu jakby mamy ten wgląd w tą tradycję od wewnątrz i z zewnątrz, nie? Nie jesteśmy jakby najeźdźcą w szerokim znaczeniu tego ani słowa. Ani misjonarzami, nie? Misjonarzami, nie? Także to jest też ciekawa rzecz, że to w zasadzie na większą skalę to w latach 60., jak hipisi powstali, no to zaczęli różnej maści nauczyciele hinduistyczni, buddyjscy na większą skalę przyjeżdżać na zachód i nawracać chrześcijan, czy wyznawców chrześcijaństwa, czy osób wychowane w tej tradycji na tamte religie, na tamte tradycje religijne. Ja powiem ci, że to, co mnie ujmuje w hinduizmie, to mnie ujmuje, że tam się wszystko zmieści. Tam się każdy zmieści. Ze swoimi uwarunkowaniami tam, wiesz, może tak to dopasować. To nie chodzi o to, żeby gloryfikować swoje uwarunkowania, tylko że można to w łatwiejszy sposób dojść do pewnego ładu z samym sobą, nie? Że nie ma łamania kręgosłupów, tak jak tutaj. Albo wierzysz w nas, albo piekło, stary, koniec, już nie ma innego wyjścia. Nie. Też tutaj mi się przypomina, bo kiedyś widziałem taki film nie pamiętam z której części, z Indii, że był kościół chrześcijański i próbowano właśnie wprowadzić chrześcijaństwo i normalnie na ołtarz wyglądał jak hinduistyczny ołtarz, na ołtarzu stał Jezus i oni robili normalnie pudże, ofiarowali mu kwiaty, kadzidła, dzwonili dzwoneczkami, ofiarowali mu pożywienie, czyli wielbili go w ten sam sposób, jak wielbią hinduistyczne bóstwa, ale no, na ołtarzu stał Chrystus i tam był ksiądz i jakby nie miał z tym problemu, nie? W tym samym czasie, więc to jest taki dowód na to, że te rzeczy się próbują w jakiś sposób wynikać, ale taki nieinwazyjny sposób, nie? No tak, no dobra, no ale co z tym politeizmem? No bo mamy tak, co z tym politeizmem? Przyjeżdżasz do Indii i patrzysz, jest tak, tu jest świątynia Ganeszy, tu Shiwy, tu Krishna, tu Vishnu, tu Durga, tu Kali, Hanuman. Tu Hanuman, tu Małpa, tu cokolwiek innego. No i mówisz, no tak, jest politeizm, nie? Tylko teraz tak, żeby to zrozumieć, to musimy najpierw zrozumieć, czy są trzy rodzaje jakby. W religiach są trzy rodzaje zrozumienia Boga, nie? Mamy monoteizm, henoteizm i politeizm. Czyli politeizm to jest wielu bogów, czyli że istnieją nadprzyrodzone istoty, jest ich wiele i one rządzą. Mają równe moce ze sobą. I to jest politeizm. Takim typowym przykładem politeizmu, no to może jest na przykład mitologia Słowian albo wikingów, nie? No ale mamy potem drugi rodzaj, czyli to jest henoteizm. Henoteizm to jest taka rzecz, że pośród tych wielu istot jedna jest jakby nadrzędna. I takim i henoteizmem jest na przykład mitologia Greków, bo tam Zeus jest dominującym bóstwem i on jest jakby nad bóstwem wśród bóstw. Ma największe moce. No i mamy trzecia rzecz, czyli monoteizm, czyli to, że jest jeden Bóg i istnieje jeden i wszyscy inni są, jakby nie są Bogiem. Nie są jakimś bóstwem czy w tej kategorii. Więc istnieje jedna.
Czyli mają taką pozycję trochę administratorów, tak? W tym sensie? No, to jest jedna postać, więc jakby przeciwieństwem monoteizmu jest politeizm lub ateizm. I ten jest jedna istota boska, która jakby posiada, to się fachowo nazywa omnipotencję, omniscencję, omniprezencję i wszystko omni, nie? Czyli jest najmocniejsza, posiada pełną pełną moc, pełną wiedzę, pełną istnieje wszędzie i to jest jedna osoba boska. No i mówi się, przyjmuje się, że tym monoteizmem takim typowym to jest właśnie te religie abrahamowe, czyli judaizm, chrześcijaństwo i islam, aczkolwiek tutaj między nimi też mogą być dyskusje, ale zostawiamy ten temat na razie. A jak ty byś, jakie jest twoje zrozumienie tego? Gdzie postawiłbyś tak zwane religie hinduistyczne? Czy to, który aspekt jest dominujący? Czy uważasz, że to jest politeizm? Dominującym aspekt taki, czyli tych wielu bogów? W hinduizmie jakby głównym zrozumieniem jest to, że istnieje substancja, jedna substancja, z której wszystko jest zrobione. Nazywa się to Brahmanem. Ale ten Brahman ma dwie cechy, jest saguna i nirguna, czyli jest pełny cech i pozbawiony cech. I w związku z tym on jest, może być osobowy lub nieosobowy, ale to oznacza, że on jest jeden, zawsze nadrzędny. W związku z tym, idąc z tą definicją, hinduizm jest monoteistyczny, ponieważ jest jedno bóstwo, czy ono jest osobowe i główne, czy ono jest osobowe, czy niezosobowe, no to mamy tutaj rozróżnienie, natomiast ono jest jedno, jest jeden byt absolutny, który jest jeden, jedyny i dlatego hinduizm jest w tym sensie jest monoteizmem. Natomiast to zrozumienie jest inne niż to zrozumienie, które jest w chrześcijaństwie, bo w chrześcijaństwie mamy do czynienia z monoteizmem antropomorficznym, czyli Bóg jest przedstawiony podobny do człowieka. Chodzi o tego starszego pana z brodą? Na przykład, to jest jedna z możliwości. Natomiast jest jeszcze drugi sposób zrozumienia świata, że świat jest stworzony przez Boga, jest od niego zależny i Bóg jest w tym świecie jednocześnie, zawiera się w tym świecie. I taka koncepcja nazywa się panenteizmem. Ja pierdolę. Mam nie za grubo. No ale dobra. Za grubo. I dlatego tak w skrócie, że świat jest stworzony przez Boga, to ta koncepcja również istnieje w chrześcijaństwie. I tam jest dyskusja, jak to jest. Natomiast ja uwielbiam te sytuacje, w których zawsze jest dyskusja. Wiesz, nie, no jest, bo różni ludzie twierdzą nie tak, którzy tak, nie? Więc w hinduizmie jest tak, że jest Bóg, on istnieje tam gdzieś, jest jako byt absolutny, on może być osobowy lub nieosobowy. Natomiast istnieje świat, który jest oddzielony od niego. Jednocześnie Bóg jest w tym świecie. W związku z tym, mówiąc technicznie, hinduizm jest panenteistycznym monoteizmem w odróżnieniu od antropomorficznego monoteizmu, którym jest chrześcijaństwo, ponieważ Bóg jest podobny jakby do człowieka w jakimś sensie. Natomiast tutaj Bóg jest nie jest podobny do człowieka. Jeśli weźmiemy te postaci różnych bóstw, które są w hinduizmie, one są w pewnym sensie podobne do człowieka, bo mają głowę, ręce, nogi, ale czasami mają mnóstwo tych głów, albo mają mnóstwo tych rąk, albo są jakimś połączeniem jakichś z różnych stworzeń, które w rzeczywistości nie występują, jak choćby hybrydy typu Nishingadev, na przykład człowiek z głową lwa. No nie występuje coś takiego w przyrodzie, nie? Więc tak hinduizm jest monoteizmem. Brawo, brawo, brawo. No i tutaj właśnie rozwialiśmy wszelkie spekulacje na temat tego, czy hinduizm jest politeizmem, czy jest, czy jakkolwiek tutaj kolega nazwał tą rozgrzewką językową, nie złapałem jak to było, no ale w każdym razie najważniejszy punkt tego jest taki, że nie dajcie się nabrać na to, że hinduizm to jest wiara w wielu bogów. Jest jeden Bóg, ale... Ostatecznie jest jeden Bóg, natomiast on przejawia się w różny sposób i może być widziany w różny sposób. Stąd jest to złudzenie, że jest to politeizm, no bo można podać taki przykład, że na przykład twój ojciec
dla ciebie jest ojcem, ale dla swojego brata jest bratem, dla swojego ojca jest synem, a dla swojego kolegi jest kolegą, a dla twojej matki jest mężem, a dla może być jednocześnie podwładnym, może być... Ma inną pozycję. Ma inną pozycję, więc opisany przez różną osobę może być różnie przedstawiony, natomiast to jest zawsze ta sama jedna osoba. No tak. Nie, no właśnie to jest niezwykłe w tym hinduizmie, że tam naprawdę jest bardzo dużo możliwości, które można sobie... I to wszystko jest jednocześnie naraz. Naraz, tak. To jest najbardziej ciekawe w tym wszystkim. Dobra, udało nam się wstępnie pokazać ten podział ze względu na pozycję absolutu, czyli tak jak powiedziałeś na to, że są religie monistyczne zawierające, czyli te impersonalne i personalne, ale jest jeszcze jeden podział, który myślę, że jest ważny, tak żeby umieć się troszkę poruszać po tym wszystkim, to jest podział ze względu na praktyki. Bo tutaj jakby otwiera się zupełnie inna przestrzeń. Bo tak jak powiedziałeś, tu się dzieje wszystko naraz. W jednym momencie jest wyświetlane, to nawet nie jest 6D. Tutaj się, tu po prostu jest, ja nie wiem ile to jest D. Wiele wymiarów. Wiele wymiarów, tak. I to się wszystko dzieje w jednym momencie. I tutaj, właśnie. Czym się charakteryzuje taki podział ze względu na praktyki? Nie mamy teraz czasu na muzykę? Nie, zróbmy, tak. To jest taki dłuższy to spróbujmy temat, chociaż jeden aspekt, bo tu będzie kilka aspektów, to spróbujmy no, tak. Ugryźć jeden aspekt chociaż. No teraz tak, bo jak rozumie świat, jak hinduizm rozumie świat, jak go opisuje? On go opisuje, że świat można podzielić na trzy elementy. Jest świat materii, świat jaźni i świat transcendencji. I teraz z tych trzech, z tego trojakiego podziału wynikają różne rzeczy, bo praktyki religijne, rodzaje jogi, jakby religie w ramach, czy praktyki w ramach hinduizmu, one wynikają jakby z tego podziału. Teraz tak, świat materii, czyli to, co jest, tak, to, co my opisujemy jako martwą materią, czyli atomy, prawa fizyki, no to jest świat materii. Świat jaźni to jest to, że my jesteśmy, doświadczamy tego, że jesteśmy świadomością i możemy opisywać ten świat. Możemy doświadczać siebie samego. To różnicy między mną a tobą. Ja widzę, że ja jestem ja i widzę, że ty jesteś ty i ty widzisz tak samo, jak ja widzę. W związku z tym możemy mieć interakcję. Jednocześnie jesteśmy w jakiś sposób zależni od praw natury. No bo narodziny, starość, choroby i śmierć. No tak. Podlegamy chorobom, ulegamy wypadkom. Jeżeli nie będziemy mieli pożywienia, no to będziemy cierpieć, jest nam za ciepło, za zimno i tak dalej, więc jakby doświadczamy tego wszystkiego. No i istnieje trzecia rzecz, czyli istnieje świat transcendentny, czyli ten, który jest ponad tym światem materialnym. I nazywa się to, te trzy rzeczy określa się terminem świat materialny, określa się terminem Jagat. Świat jaźni nazywa się terminem Atman. Jest taki termin i świat transcendentny nazywa się słowem Brahman. I taki jest jakby ten pierwszy podział. No dobra, to wrócimy do tego. Spróbujemy to rozszyfrować, te wszystkie rzeczy za moment. No co, to teraz by się przydało jakiś element muzyczny. Ja mam tutaj taki przygotowany, nie z twojej playlisty, ale pozwoliłem sobie dorzucić coś od siebie. Także ciekawy jestem, czy ktoś z was rozpozna, kim są ci śpiewacy. Czy ktoś z was rozpoznał tą muzykę? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, kogo podejrzewacie o tą zagrywkę. Tak. Napisał tutaj do nas Kulfon i napisał: jestem z wami. Lepszy trening w domu na odstres i audycja Światło pochodzi ze wschodu niż TV. Pozdrawiam was. Pozdrawiamy Kulfona. Dżadża Kultywator napisał: jest Jastrzębia Góra. Co prawda to nie miasto, ale jest najdalej na północ wysuniętą miejscowością w Polsce. Pozdrawiam z Jastrzębiej Góry. Także mamy też pozdrowienia. Pozdrawiamy północ. Pozdrawiamy, tak, bardzo daleką północ. Bardzo daleką północ. Bardzo daleką. Ja mam pytanie, czy widać zorzę polarną? Także to jest pytanie do ciebie, Dżadża.
Dobra, pojawił się też Mikołaj. I Mikołaj odpowiedział na naszą zagadkę muzyczną. Napisał: natura, powróćmy do Boga. Także brawo, brawo. Czy to jest natura? Napisał Bedi. No tak, to jest właśnie natura. Dobra, tutaj mamy jeszcze naszego Facebooka. I tutaj na Facebooku też widzę, pojawiły się nowe kwestie i tutaj właśnie bardzo fajną rzecz napisał Łukasz. Kiedy biały człowiek czci Boga Ojca, Syna Bożego oraz Ducha Świętego jako Najświętszą Trójcę, to katolicki dogmat twierdzi, że Bóg jest w trzech osobach, to jest ok. Religia jest uznawana jak najbardziej za monoteistyczną, ale kiedy wschodnie religie proponują nam wizję absolutu manifestującego się na więcej niż trzy sposoby, to już jest problem i politeizm. Widocznie duchowo biali potrafią liczyć jeno do trzech. Dlatego niektórzy, ja zrobię ten komentarz, niektórzy w ramach religii abrahamowych, bo na przykład muzułmanie, dlatego twierdzą, że ci, którzy mają trójcę, to nie są prawdziwi wyznawcy jednego Boga, bo są politeistami z tego powodu, więc jest taki... Chrześcijanie są skreśleni. Ci chrześcijanie, którzy uznają trójcę, są politeistami, w związku z tym nie zrozumieli misji przekazu Abrahama i prawdziwego opisu rzeczywistości, więc... Tak, masz rację. Tak. No tutaj jeszcze napisał Arek, nie ukrywam, że już mnie trochę lekko zakręciło, może dlatego, że dzielę uwagę z pracą. Kręcę beton, także super. Pozdrawiamy cię serdecznie. Postaram się mówić mniej skomplikowanymi wypowiedziami. Tutaj napisał też jeszcze do nas Robert i Robert napisał wprawdzie w połowie audycji, ale wylądowałem. Witam wszystkich. Witamy cię serdecznie. Dżadża odpisał i napisał, że to jest natura. Także brawo, wszyscy jak na razie zgadli. No dobra, to wróćmy do tego podziału ze względu na praktyki, o których powiedziałaś, bo tu jest dużo fajnych ciekawostek. Postaramy się to przekazać w miarę w zrozumiały sposób, na tyle, na ile to jest możliwe. No tak, jeżeli mamy ten podział, że jest świat materialny, świat jaźni czy świadomości, świat transcendentny, no to z tego wynikają różne rodzaje bóstw, różne rodzaje praktyki, różne rodzaje zrozumienia rzeczywistości. Bo mamy jakby trzy rzeczy tutaj automatycznie idące, rozwijając tą myśl, więc mamy Durgę. Durga jest boginią reprezentującą świat materialny, czyli ten Jagat, czyli świat materii, który reprezentuje świat jaźni, czyli świat Atmana, i mamy Wisznu, który reprezentuje świat transcendentny, czyli świat Brahmana. I teraz to jest tak od ogółu do szczegółu, więc teraz robimy krok dalej i wchodzimy w szczegóły tego. Poszczególne. Ponieważ rodzajów Shivy jest wiele, rodzajów Wisznu jest wiele i rodzajów bogini jest wiele. Więc jakby możemy wejść w głąb. I to, co jeszcze tutaj rozmawialiśmy w międzyczasie. W kuluarach. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, która też jest z tym związana, mianowicie to, że jeżeli Jagat, czyli świat materialny, jest reprezentowany przez bogini, bo w hinduizmie zrozumienie zawsze bóstwa są rodzaju męskiego i żeńskiego, reprezentują element pierwiastek męski i żeński, i w większości przypadków, jak nie we wszystkich, za każdym razem bóstwo jest jednocześnie męskie i żeńskie w tym samym czasie jednocześnie, czyli to się fachowo nazywa, że jest androgeniczne. Ale też musimy też jasno podkreślić, że w hinduizmie patriarchat nie jest tendencją, która by była zauważalna dosyć mocno. Wiesz co, no jest pytanie, jak zdefiniujemy patriarchat, natomiast... Patriarchat jako absolutyzm. Absolutyzm, że Bóg jest mężczyzną. Z brodą. Czy Bóg jest w hinduizmie mężczyzną z brodą? Czy w ogóle występuje taki przypadek? No właśnie, chyba nie. Bardziej jest taka pozycja takiego pana z brodą, który zarządza tutaj, jakby jest kreatorem rzeczywistości. Nie, bo jeżeli weźmiemy, że Bóg jest transcendentny i tym Bogiem transcendentnym jest Wisznu, to Wisznu zawsze występuje ze swoją towarzyszką. I czy to będzie Lakshmi, czy to będzie Shri, czy to będzie Radha, czy to będzie Sita, no to zawsze oni są razem i oni są nieoddzielni. Ten element jakby, element męski i żeński, on jest zawsze nierozdzielny. No i to wydaje się takie bardzo logiczne z punktu widzenia nas jako osób,
że jest pewnego rodzaju równowaga, że nie ma, chociaż z jednej strony jest równowaga, a z drugiej strony może być w jedną stronę, albo może być w drugą stronę. Wiesz, no tutaj się pojawia ten argument, że no bo to, co my dostrzegamy, jak, co widzimy na co dzień, że są kobiety i mężczyźni, element żeński i męski, jakkolwiek go zdefiniujemy, i jeden bez drugiego nie może istnieć, no bo z połączenia elementu żeńskiego i męskiego powstają dzieci, jakby społeczeństwo się rozwija, istnieje świat. Gdyby tego nie było, no to nie rozwijalibyśmy się. I teraz zostaliśmy, można powiedzieć, zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, więc jeżeli Bóg jest, jeżeli my dostrzegamy tutaj ten element, aspekty boskości, aspekt żeński i męski tutaj, więc nie możemy być czymś mniej niż Stwórca, więc Stwórca jest, ma ten element żeński i męski, a niektórzy mówią odwrotnie, że to człowiek stworzył Boga na swój obraz, ponieważ my jesteśmy męscy i żeńscy, tylko tego argumentu ten element słabo by chyba chrześcijaństwo obroniło. No. Bo jak chrześcijaństwo zostało stworzone na obraz człowieka, skoro tam nie występuje element żeński za bardzo? No bo nie ma takiego, nie? Technicznie, czy jest? Jak pogrzebiesz, to jest. Tak? No, ciekawe. Ale interesuje mnie inna kwestia w tym podziale. Interesuje mnie taka kwestia, że są takie hinduistyczne odłamy, które całkowicie skupiają się na elemencie żeńskim. W sensie chodzi mi o to, że wielbią Devi, wielbią boginię. No to są te wszystkie odłamy, które jakby ich celem jest rozwinięcie głębszego zrozumienia świata materialnego, czyli tego Jagat. I te elementy, dlatego że Durga, Kali, Sarasvati, one reprezentują pewne aspekty kobiecości w szerokim sensie, i jakby wielbiąc ten aspekt rzeczywistości rozwijasz te cechy, czyli Sarasvati to jest mądrość, Kali to jest taka łaskawość. Łaskawość, bo to jest tak, że ona jest tą boginią z tymi czaszkami, ale tak naprawdę ona broniła swoich wyznawców przed wrogami, dlatego ona tak ma, i ona jest groźna dla swoich wrogów, a przyjazna dla swoich zwolenników, więc ona jest jak matka w zasadzie, no można powiedzieć, że ona chroni swoje dzieci, jest niebezpieczna dla tych, którzy chcą im zaszkodzić, nie? Więc patrzysz na Kali teraz, czy to jest matka, czy to jest ta właśnie, co cię chce zabić, nie? Zależy, z jakiej pozycji na nią patrzysz, nie? To też jest jakby tutaj... No, więc ten podawany jest ten przykład z tym kotem, nie? Że kotka trzyma małe kocięta w zębach i one się czują bezpiecznie, ale mysz jednocześnie czuje przerażenie, nie? I też jest w zębach, więc jakby jest ta sama sytuacja, ale w innym kontekście. No dobra, ale teraz mamy tak, bo mamy tego Brahmana, mamy Atmana i mamy Jagat, i mamy różne rodzaje jogi, nie? O, i to jest bardzo ciekawy aspekt, bo to pokazuje, że joga to nie są tylko ćwiczenia gimnastyczne. Tu mamy... To na pewno nie są, natomiast są różne rodzaje jogi, i teraz każda z tych jog jest dostosowana, dopasowana do tego podziału na trzy. Czyli mamy, jeśli chodzi o Shakti, czyli o boginię, o Jagat, to świat materialny, to mamy takie jogi jak Tantra jogę, mamy Laya jogę i Sahaja jogę. I to jest joga, która jest skierowana, jej praktyki duchowe są skierowane właśnie ku temu aspektowi rzeczywistości, czyli ku bogini, ku światu materialnemu, ku świecie materii, czyli Jagat. Aha. Drugim elementem mamy jaźń, czyli świat jaźni, świat Atmana. Shivaizm. I to jest Shivaizm. I tutaj tą praktyką, która jest z tym związana, jest Hatha Yoga. Czyli celem jakby Hatha Yogina jest zrozumienie tego, że jest ostatecznie on składa się jest jaźnią indywidualną, jaźnią najwyższą, i jakby pokrywa ciała materialnego jest tylko iluzoryczna czy tymczasowa. Okej. Okay. I trzecia rzecz, trzeci rodzaj jogi, to mamy Ashtanga jogę i Bhakti jogę, które są skierowane ku Brahmanowi, czyli ku światu transcendentalnemu, czyli tutaj bóstwem przewodnim jest Vishnu, który reprezentuje ten wymiar transcendentny, ponad tymczasowy, ponad doświadczany naszymi zmysłami tu i teraz. Mhm. Czyli taki świat, który jest pozbawiony tego elementu, który tutaj występuje, czyli to jest element czasu, czyli przemijania, czy nietrwałości. Bo ten świat transcendentny jest jakby pozbawiony tego elementu czasu.
Okej. Ja mam do ciebie jeszcze takie pytanie techniczne związane z tym, co powiedziałeś, bo powiedziałeś o wisznu. A niektóre podania mówią o tym, że wisznu jest tym samym, co Kryszna. Jak byś to skomentował? Bo ktoś, kto na początek wchodzi w tą całą nomenklaturę, to może się w pewnym momencie zgubić, bo... No na pewno, jeżeli nie posłucha nas tutaj od początku, to na pewno tak. Ale wracając do tego Wisznu i Kryszny, czemu on się inaczej nazywa? Czemu on ma inne imię? Jaka jest różnica między... No bo jednak proces duchowy, ten, o którym powiedziałeś, ten transcendentny, on jest właśnie skierowany na, powiedziałeś, na Wisznu. No to gdzie w tym wszystkim jest Kryszna? Bo teraz tak, jeśli weźmiemy w Brahmana, Brahman może być osobowy lub nieosobowy, o czym mówiliśmy już na początku. I teraz, jeżeli on jest nieosobowy, no to koniec. Jest wszystko, staje się jedną substancją, nie ma rozróżnienia. Jeżeli on jest osobowy, czyli jest różnorodny w sobie. I teraz Wisznu jest jakby tym uosobionym aspektem Brahmana. Wisznu jako taka nadrzędna substancja, czyli świat transcendentny ma ten aspekt bezosobowy i aspekt dualistyczny, personalny jednocześnie. Więc Wisznu jest twórcą i źródłem świata, ale on jednocześnie ma różne swoje aspekty, w których przejawia różne cechy, różne zachowania, różne rzeczy, tak jak podawałem ten przykład z ojcem, że on może być opisany, że twoim ojcem, że on może być opisany przez różne osoby w różny sposób, w zależności kto go opisuje. No tak. I teraz Kryszna jest jednym, mamy coś takiego w hinduizmie jak awatar, czyli to jest dosłownie, znaczy stąpienie, czyli te istoty, które są, czy Bóg w tym najwyższym sensie. To nie sensie. Ma nic wspólnego z filmem Avatar? Nie, aczkolwiek ten termin jest wzięty z hinduizmu, bo to oznacza stąpienie, czyli ktoś pojawia się w innym wymiarze rzeczywistości, w innej formie, w takim, nazwijmy to, przebraniu, nie? Czyli tak, okay, jak gdybyś się przebrał za kosmicę i wyszedł na ulicę. Albo za Zorro. Może się za Zorro. Za Zorro, no, ja bym chciał za Zorro. No to normalnie jesteś Madhava, ale przebrałeś się za Zorro i teraz, bo wiesz, ten Zorro... Wszyscy mówią do mnie Zorro wtedy, nie? Tak, wszyscy mówią do ciebie Zorro, ale wiesz, bo Zorro to jest też ciekawa historia, bo on też był, miał normalne życie, w cudzysłowie, on był tam, jeśli dobrze pamiętam, jakimś... Arystokratą, a w określonych sytuacjach, bo nie chcę powiedzieć, że w nocy, przebierał się za Zorro i walczył ze złem. I tak samo są ci wszyscy nasi superbohaterowie, typu Superman czy Spiderman, no to jest też tak, że on jest w życiu codziennym jest pokraką i nieudacznikiem, jakimś tam chłopcem do bicia, a potem on się przeistacza w tego superbohatera, więc... W nawiązaniu do Awatara. Więc to jest coś takiego. I teraz on przejawia różne swoje aspekty, czy spełnia różne role, w zależności jak go jest postrzegany, jaka jest sytuacja, jakaś tam historiografia, nie? Ile mamy awatarów Wisznu? Osiem głównych awatarów. Bo jeszcze są te Wisznu, pomniejsze, nie? Jeszcze są te pomniejsze. W związku z tym Kryszna jest jednym z awatarów Wisznu, mówiąc technicznie. Więc Wisznu pojawia się jako Kryszna i spełnia swoje role, pewne, które Kryszna spełnia. I tam są również dwa aspekty, które on spełnia, ale to już wchodzimy w szczegóły. I to jest jeden punkt widzenia. Natomiast jednocześnie można to analizować z innego punktu widzenia, bo niektóre szkoły mówią, że Kryszna jest nadrzędny w stosunku do Wisznu, dlatego że on przejawia pewne cechy, znowuż, i różne zachowania, których Wisznu nie przejawia. W związku z tym, idąc tą logiką, że źródło nie może być czymś mniej niż skutek, przyczyna nie może być czymś mniej niż skutek, w związku z tym to Kryszna jest źródłem Wisznu, nie? I tutaj wchodzimy już w wszystkie różne niuanse ontologiczne. Myślę, że chyba nie będziemy... Nie będziemy męczyć. W każdym razie Kryszna jest awatarem Wisznu, albo jest przejawieniem Wisznu, albo z jednym z aspektów Wisznu. W każdym razie to wszystko razem określa się jednym terminem i w zasadzie który już mówi Wisznu Tatwa. I z tego punktu widzenia to tak naprawdę jest nieistotne. Jeżeli to, bo to jest to jakby tej samej kategorii, nie? Jeżeli coś jest tak jak mamy ten podział, że jest Brahman i Brahman jest personalny i niepersonalny, no to jeżeli rozmawiamy o kategorii Brahman, to on jest jednocześnie
personalne i jednocześnie niepersonalne w tym samym momencie i jakby on jest w kategorii Brahman i jakby nie ma potrzeby dyskutować o tym więcej. Religia, znaczy w ogóle cały hinduizm jest też fajny, bo on też ma odniesienie feministyczne, nie? Że wie, że jak ktoś na przykład jest w pewien sposób, ktoś jest feministą i patriarchat w ogóle go odrzuca, no to może przyjąć ten aspekt Jagat, o którym powiedziałeś i może zostać wielbić Kali zniszczyć Durgę, tak, i może wielbić Durgę i może, i, no i jest to jakieś rozwiązanie, nie? Bo jak ktoś, bo trudno być feministą chrześcijaninem, nie? Feministką chrześcijanką, nie? To ja nie wiem, bo to wchodzimy w jakieś inne zakresy, bo pierwsze musielibyśmy zdefiniować patriarchat, po drugie zdefiniować feminizm, który feminizm masz na myśli jaki, bo to też nie jest jednorodne. Więc mówimy patriarchat, ale tak naprawdę każdy może myśleć o czymś innym. Mówimy feminizm, też możemy mieć co innego, bo która fala feminizmu? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta? Czy mamy na myśli te z tej strony, czy te z tamtej strony? Więc to jest też dość skomplikowane. Myślę, że nie idźmy w tą stronę. Nie idźmy. Natomiast na pewno, jeżeli weźmiemy tą ogólną definicję feminizmu, że to jest równość płci, czy równość płci, no to z jednej strony będzie problem, chyba z punktu widzenia hinduizmu, a z drugiej strony nie będzie, bo ostatecznie dlaczego będzie? No bo mamy różnimy się między sobą w jakiś sposób, jeśli chodzi o płcie i tu będzie dyskusja. Natomiast nie różnimy się, nie będzie problemu, dlatego że jeżeli weźmiemy tutaj następną rzecz związana z hinduizmem, czyli reinkarnacja, że ostatecznie jesteśmy jaźnią, więc czy jesteśmy w ciele męskim czy żeńskim, to nie ma znaczenia, bo jesteśmy jaźnią, więc jakby jaźń czy świadomość jest nadrzędna w stosunku do ciała i ona decyduje, czy ciało się porusza, czy nie. Jeżeli nie ma jaźni, nazywamy to śmiercią, więc nie ma znaczenia, więc ostatecznie z tego punktu widzenia jesteśmy jaźnią, w związku z tym ten podział w ogóle nie ma sensu i ta dyskusja w ogóle nie ma sensu. Niektórzy mówią, że albo kobiety nie mogą być guru, no ale, bo tam z jakichś mają swoje argumenty na to, czyli guru, czyli nauczycielem, czyli świętym. Czyli nie mogą mieć tak potężnej wiedzy, żeby prowadzić innych. Tak, nie mogą mieć tak potężnej wiedzy, żeby prowadzić innych, albo mówiąc inaczej, nie mogą być tak bardzo rozwinięte duchowo. No ale pierwszą nauką jest to, że jesteś jaźnią, świadomością, a nie ciałem, więc co to jest za argument? Ale w ścieżkach hinduistycznych zdarzały się i to bardzo potężne postacie, które właśnie bardzo potężne kobiety guru, które... Tak, dlatego ta dyskusja w tym momencie, myślę, że umiera. Tam w ogóle nie odbyłaby się w ogóle w ten sposób, nie? No, jest to takie bardzo pokojowe. W ogóle to właśnie, to jest niesamowite, że ten hinduizm cały jest taki pokojowy, nie? A to jest też ciekawa rzecz, bo hinduizm nie jest agresywną religią, w sensie podbijającą, no bo jeżeli mamy wszystkie religie abrahamowe, czyli my wiemy jaka jest prawda i musimy innych przekonać do tego, czy to dobrowolnie, czy pod siłą, no to zaczynamy podbijać świat, nie? No tak. Natomiast nie ma takiej historii, żeby hinduiści najeżdżali jakieś inne kraje, inne cywilizacje obok i nawracali ich w imię swojego, ponieważ tak jak powiedziałeś wcześniej, wszystko mieści się w środku, więc... Można coś sobie znaleźć, więc, nie? Więc tak, akceptujemy was, tak, akceptujemy i was, i wasze zrozumienie rzeczywistości i wasze, więc jakby wszyscy razem i jakby nie ma problemu, nie musicie myśleć tak jak my, bo tak jak wy myślicie, też jest dobrze i tak jak my myślimy, też jest dobrze, a tak jak wy, mówiąc do trzeciej grupy, też myślicie dobrze i też jest okej. Okay. Tak. No tutaj tym fajnym przykładem na to, co powiedziałeś, jest ten element wprowadzenia hinduistycznych rytuałów do religii chrześcijańskiej, o tym Jezusie, który był, że tak powiem, wielbiony w taki sposób, w jaki sposób są wielbione bóstwa hinduistyczne, nie? Że wiesz, oni to po prostu zaakceptowali. U nas by nie przeszło w tą drugą stronę, nie? No, w drugą stronę by nie przeszło, ale to jeszcze, bo to ja to widziałem, jakiś film taki gdzieś kiedyś krążył i tam ksiądz jakby nie miał z tym problemu, to był normalny katolicki... Ale biały? Biały ksiądz, katolicki kościół w Indiach i tak się odbywało to wielbienie Chrystusa na ołtarzu, który tam był jako głównym tym bóstwem w tej świątyni czy w tym kościele. Ciekawe, jaki kontekst był tego, czy to było ze zrozumieniem, czy po prostu już, wiesz, no już nie miał siły, no musiał to tak zrobić, no bo albo tak, albo w ogóle, nie? No, coś jest lepsze tak, niż nic. Tak, domyślam się, że tak było, jak mówisz, nie? Ale no, to był tylko film, więc nie wiem, co tam było tak naprawdę, nie? Okej, okay. Dobra, no to co? Muzycznie coś tutaj zapodamy.
No dobra, słuchajcie. Tego na pewno nie zgadniecie. No i co? Pewnie nikt nie zgadł, nie? No wiadomo, bo to było wygrzebane z głębin internetu. I powiem wam, że to była ekipa, która się nazywa Kirtanias i tam był ten zawodnik, który wystąpił na początku, MC Yogi. Także takie połączenie, trochę sound systemowe. Także mam nadzieję, że wam się podobało. A nam się za to spodobał tutaj w międzyczasie. Czytaliśmy sobie wasze komentarze i tutaj Łukasz napisał, no w punkt napisał komentarz, napisał, że kobieta guru bardziej pasuje do koncepcji buddyzmu. Na każde pytanie ucznia mistrzyni z fochem odpowiada: nie wiem, domyśl się. Także no to jest to w punkt. Oczywiście to tylko żart. Obym nie naraził się naszym paniom. No już się naraziłeś, także już jest po temacie, ale było to bardzo sympatyczne stwierdzenie. No coś w tym jest. No dobra, podzieliliśmy to już na tak wiele różnych możliwości, ale chcielibyśmy wam pokazać jeszcze jeden podział hinduizmu, który myślę, że też może mieć duże znaczenie. Jest to podział ze względu na cele ścieżek religijnych, tak zwanych procesów duchowych. Zanim o tym, to jeszcze chciałem tutaj jedną rzecz dodać do tego, co powiedziałeś, że hinduizm jest agresywny, bo wszystko łączy w sobie. I teraz. Ale nie znaczy, że jest pacyfistyczny. Nie jest pacyfistyczny, ale w sensie nie jest ekspansywny, okay. Agresywny, w sensie, że nie nawraca, nie? I teraz, ponieważ jakby w tej całej koncepcji jest w Sanatana Dharmie, czyli w hinduizmie, jest miejsce dla każdego, i ponieważ założenie jest takie, że w wyniku swojej własnej pracy i drogi każdy może dojść do zrozumienia i urzeczywistnienia czy realizacji Boga. I niezależnie, którą ścieżką podąża. Dlatego kiedy zapragniemy, doświadczymy czegoś i nauczymy się, i zapragniemy poznać to, co najwyższe, ostateczną rzeczywistość, to wtedy zechcemy sami podążać tą najwyższą rodzajem ścieżki, tym najwyższą ścieżką, co określane jest słowem Parama Marga, czyli Parama, najwyższa Marga, ścieżka. Wiele grup hinduistycznych ma w swojej nazwie właśnie Marga, to oznacza ścieżka czy droga. I ponieważ mamy koncepcję reinkarnacji, w związku z tym istnienia wiecznego, bo jaźń czy świadomość istnieje wiecznie, więc nikt nie jest przeklęty na wieki. No właśnie, bo tak ten, jak ten w religiach abrahamowych, że jak nie... To nie idzie z nami, to nie idzie przeciwko z nami, nam. To idzie przeciwko nam, w związku z tym idziesz do piekła i będziesz tam na wieki, w związku z tym być może to też jest motywacja, żeby nawracać, bo dajemy szansę tym, no bo jak się nie nawrócisz, no to pójdziesz do piekła i lipa. Natomiast tutaj nie jesteś przeklęty na wieki, ponieważ ciągle masz szansę i ta ścieżka zaprasza, jest dobrowolna i czeka na nas, abyśmy nią dobrowolnie podążali. Dlatego reinkarnacja jest logiczna i sprawiedliwa, ponieważ daje nam tyle czasu, ile potrzebujemy, aby zrozumieć. Na proces ewolucyjny, nie? Tak, i mamy na to całą wieczność. No tak, także tutaj i to by się wydawało takim esencją trochę hinduizmu, nie? Że nawet jak się zaangażujesz w coś, co nie jest do końca doskonałe, być może nawet z tego powodu ta nieekspansywność, nie? Tak jak powiedziałeś. Tak, dlatego że jeżeli ty nie rozumiesz, to nie ma się na siłę, nie ma co na siłę cię nawracać, ponieważ nie w tym życiu, to może w następnym, no i jakby w czym problem, nie? No tak. No to wynika ze zrozumienia czasu, o którym mówiliśmy na początku, że czas jest cykliczny, wiosna, lato, jesień, zima, w związku z tym życie nie zaczyna się narodzinami, nie kończy się w momencie śmierci, w związku z tym możemy poczekać 3 dni, aż włączą prąd. No tak. No dobra, ale co z tym ważnym podziałem na cele? Bo tutaj jakby jest to też dosyć mocno kluczowe. No tak, ale jeszcze zanim o tym, to jeszcze tą rozwinę tą myśl, no bo teraz jakby po tej całej rozmowie, jeżeli ktoś słucha od początku, to mówi, aha, to dlatego oni się nie cisną z czasem, że coś się nie dzieje, że pociąg stoi, że prąd nie działa, że faksy nie działają, że nie wiem, coś tam się nie wydarza, no bo
po prostu te rzeczy się wydarzają w swoim czasie, tak jak przygotowujemy pole, orzemy pole, prawda, wsadzamy nasiona, no to musimy poczekać, żeby coś urosło i wydało owoce, to zajmuje pewien czas, więc czy będziemy się denerwować i krzyczeć, to nic nie zmienia, to po prostu zabiera czas, nie? No tak. I teraz, jeżeli już wejdziemy na tą ścieżkę, wracając do twojego pytania, no to mamy trzy rodzaje, jakby, znaczy inny podział ze względu na cel, czy na sposób praktyki, inny sposób podzielone, bo mamy karma jogę, dżniana jogę i bhakti jogę, które odpowiadają jakby temu podziałowi na świat materii, jaźni i transcendencji. Ten wcześniejszy, bo teraz karma yoga to jest yoga czynu, yoga działania, czyli przez wykonywanie obowiązków, czynności z ciałem, dobrych uczynków tak zwanych, zbliżamy się do zrozumienia absolutu. To jest jedna ze ścieżek. Drugą jest dżniana yoga, czyli to jest, mówimy, że to jest yoga intelektualnego poznania. Jeżeli masz taką inklinację albo taką potrzebę, możesz studiować naturę rzeczywistości i medytować pod tym kątem. I trzecia rzecz, czyli bhakti yoga, czyli yoga emocji, yoga uczucia. Wtedy przez oddanie do bóstwa próbujesz poznać rzeczywistość taką, jaka ona jest. I te trzy rzeczy, one występują, można je oddzielić, ale one też się synchronizują ze sobą, one nie są rozdzielne. No okay. Bo każda z tych czynności i każda z tych rzeczy, na przykład ścieżka bhakti, jaką my znamy, no to ona jest, ma element emocjonalny, bo śpiewamy, modlimy się, prawda, czy powtarzamy mantry, oferujemy coś z miłością, jak mówi Krishna Bhagavad Gita, ale też jest element dżiany, bo studujemy pisma, i jest element karmy, bo wykonujemy pewne czynności, oferujemy owoce swojego działania. No da, na przykład, więc te rzeczy są przenikają się, ale najważniejszy jest cel ostateczny, jaki chcesz osiągnąć, a nie metoda, jaką używasz. Dlatego, że jeżeli mamy Shakti, czyli element ten z tym podziałem świat materii, Jagat, i jedną z tych praktyk Shakti jest Tantra Yoga, a w nauce Tantry jest Tantra, można powiedzieć, że to jest praktyka związana... Technologia związana z wykorzystaniem ciała. Więc na przykład jednym z elementów tego jest puja, czy wielbienie bóstw, tak zwane. I teraz ten element też mamy w bhakti jodze, którym ich cel bhakti jogi jest kompletnie inny niż... Mimo, że używa tantry. Mimo, że używa elementów tantrycznych, bo wielbienie bóstw, świątyni, puja, agnihotry, nawet powtarzanie mantry, to są techniki z tantra jogi. Czyli mantra też jest tantrą w pewien mantra sposób? Mantra jest tantryczną, bo wykorzystujesz ciało, no tak, materialne ciało do praktyk duchowych, tylko jest pytanie, co jest twoim celem. W związku z tym ktoś, kto jest niezaznajomiony z tymi wszystkimi rzeczami, przychodzi, może przyjść do jednej świątyni i powiedzieć, no tak, mają bóstwo, wielbią, dzwonią dzwoneczkami, mają kadzidło, śpiewają coś tam, no to... To jest okej, nie? Wchodzi do drugiej, jest jakieś inne bóstwo, robią to samo, no to jest jedno i to samo, to czemu oni to robią raz tu, raz tak? No tak. Mimo, że tutaj jest na ołtarzu Wisznu albo Kryszna, a tutaj jest na ołtarzu Kali. I te same czynności wykonują, nie? No, dla białych było to trudne do zrozumienia. Nadal jest. Nadal jest. Nadal jest. Jeszcze jeden ważny element w hinduizmie. To jest sadhana. Sadhana. Czym jest sadhana? Bo to jest ważny termin w odniesieniu do całego hinduizmu. Ten termin się powtarza bardzo, bardzo często i praktycznie przy każdym z tych procesów, o których rozmawialiśmy, przy każdym podziale, i sadhana jest jakimś takim elementem podstawowym. Może spróbujmy na początku zdefiniować, czym tak naprawdę jest sadhana. Bo wchodząc już jakby, teraz wchodzimy trochę głębiej jakby w tematykę, bo sadhana jest procesem duchowym, czy zestawem praktyk, które dany praktykujący, jogin praktykuje, aby uzyskać wgląd w daną rzeczywistość zgodnym z opisem swojej szkoły, w której praktykuje. Czyli tutaj będą różnego rodzaju pudże, będą różnego rodzaju pielgrzymki, będą mantry, będą
homy, czyli ofiary ogniowe, będą różnego innego rodzaju czynności, czyli nie wiem, studiowanie pism jest też elementem sadhany i to będzie różnie w różnych ścieżkach, różny nacisk na to nałożony, na różne z tych praktyk. One będą w różnym zakresie, różna będzie ich częstotliwość, intensywność i również też inny zakres pism. Mhm. Czyli w przypadku kogoś, kto podąża tantra jogą, czy sahaja jogą, czy będzie czytał teksty związane z Shakti. Ktoś, kto podąża Shivą, będzie czytał może Agamy. To są takie pisma, w których zaklęcia, które są rozmową Shivy z Parvati, czy też Parvati z Shivą, bo to zależy, które. I będzie studiował te pisma. I to jest jakby element Jnana Yogi, ale jego celem jest zrozumienie, że wszystko jest jaźnią. A w przypadku Bhakti będzie jego sadhaną będzie czytanie pism wisznuickich, gdzie będą historie o Wisznu, albo jego aspektach, albo jego przygodach, rozrywkach, czy jakichś elementach filozoficznych związanych z nim. No i to jest jakby ten element studiowania pism, nie? Czyli taki element dżniany w zależności od tego, czy jaki jest cel. I to jest jakby częścią sadhany, bo ta sadhana jest zdefiniowana przez nauczyciela w danej tradycji dla adepta, który chce, dostosowana do jego sytuacji, możliwości, poziomu zaawansowania i chęci. Jakby. Czyli krótko mówiąc, jest to sadhana, to jest pewien proces regularnego wykonywania odpowiednich czynności. Dobrze to zrozumiałem? Tak. No, brawo, brawo. A jaki to ma bezpośrednie przełożenie na przykład na, no bo tam już, ja bym chciał trochę podrążyć ten temat, bo powiedziałeś, że to ma przełożenie bezpośrednie na zrozumienie absolutu. Czy to działa na tej samej zasadzie, co kapiąca woda, która robi w kamieniu, w najtwardszym kamieniu robi dziurę? Na pewno tak, bo to można by tak powiedzieć, że poprzez praktykę duchową czy sadhanę nie zmieniamy tego, jaka jest rzeczywistość, tylko zmieniamy sposób, w jaki my postrzegamy tą rzeczywistość. Coś się otwiera, czyli świat nie staje się inny, tylko ty widzisz ten świat inaczej. No to jest piękne. I teraz jakby ten proces, to wszystko staje się z czasem. Oczywiście z intensywnością jakby tej praktyki, jakby mówimy o tym w żargonie, że oczyszczasz świadomość, nie? Czy wznosisz świadomość, mówimy czasem o tym, że podróżujesz świadomość przez czakry, nie? Jest ta energia kundalini, którą znosisz, więc to jakby te czakry, które są w ciele, no to niektórzy mówią, że tam nic takiego nie istnieje, bo jak rozkroisz ciało, to ich nie ma. No, nie ma, ale one są jakby symbolizują pewne poziomy świadomości, pewne poziomy energii. Eteryczne bardziej. Pewnie eteryczne, pewne od świadomości takiej typowo ziemskiej, jak mówimy czasem, że pierwszym poziomem świadomości to jest jestem, bo jem, nie? Czyli jest małe dziecko i ono jak nie jest głodne, to płacze, jak zje, to nie płacze i jakby na tym kończy się jego świadomość. Natomiast na wyższym, i to jest jakiś tam najprostszy z poziom świadomości, nie? A potem już zaczyna jeść rzeczy, które lubi, a których nie lubi, na przykład. Tak, no, ta świadomość się wznosi, ale na jakimś innym poziomie jest na przykład lubię coś albo nie lubię, nie? Albo na przykład ktoś może jest filozofem, może ktoś jest transcendentalistą, czyli ten poziom świadomości usubtelnia się, nie? Usubtelnia się, wzrasta. Jeżeli ktoś jest na tym poziomie intelektualisty, jeżeli możemy posłuchać jakichś intelektualistów takich w rzeczywistości, jakieś rozkminy, mówiąc w ten sposób, filozoficzne, czy na temat rzeczywistości czasem można coś takiego spotkać, no to oni nie dyskutują o tym, że jestem głodny albo jestem niegłodny i z tego powodu jestem zaniepokojony. Może dlatego, że już są najedzeni. No, bo to jakby nie jest temat, na pewno. Natomiast to nie jest jakby tematem ich poruszeń, nie? Tych tak, jakby, tak. Bo oni jakby świadomościowo są gdzieś indziej. W związku z tym założenie jest takie, że ta nasza świadomość wzrasta aż do tej w pełni rozwiniętej i to jest jakby koniec sadhany, nie? Ale to wszystko trwa pewien proces i jakby wymaga czasu i wymaga środków i te środki są właśnie te środki, ta ścieżka, ten sposób działania nazywamy sadhaną. Super, pięknie to wyjaśniłeś właśnie, że ta sadhana prowadzi nas do oczyszczenia i wyższego sposobu rozumienia rzeczywistości. Super, dobra. Muzycznie wam jeszcze zapodamy, bo tutaj nasz gość przygotował taką ekipę, którzy nazywają się Baktas.
De Bhaktas, bo to ci konkretni. To są De Bhaktas, tak. De Bhaktas, tak. Także to wam zapodamy i za momencik do was wracamy z jakimiś konkluzjami. Tak, takie elektroniczne momenty muzyczne. Dobra, zaglądamy na aplikację, na Facebooka zaglądamy i tutaj pojawił się Gouranga, którego serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Gourangę. Pozdrawiamy Gourangę. Tak, bardzo go serdecznie pozdrawiamy. I napisał: świetna audycja, pięknie poukładana wiedza, Krishnakirtan, fajnie się was słucha. Dziękujemy. No i oczywiście mistrz Tomek wynalazł, o co chodzi, jeśli chodzi o muzykę. I tak, to był właśnie Kirtanias i MC Yogi. Tutaj fajną rzecz napisał Łukasz. Oczywiście, że to był taki, utwór, który był grany 10 lat temu na takie duże holi było w Stanach. Możecie sobie wyszukać na YouTubie wideo. Jest bardzo fajne wideo do tego, jak jest kilka tysięcy ludzi, oni tymi kolorami rzucają się pruszkami. Jest z takiej dużej sceny, także taki duży koncert, duża impreza. Gdzieś tak. W Stanach, chyba koło Los Angeles, jeśli dobrze pamiętam. No ale tutaj wracając jeszcze do Łukasza, napisał: oczywiście, że reinkarnacja jest logiczna. Chrześcijańska koncepcja wieczności od zawsze przegrywała u mnie właśnie na polu logiki. 70 lat życia na Ziemi determinuje całą twoją wieczność. To jest bez sensu. A kto inny ma tylko 12 lat życia, a jeszcze inny 43, a jeszcze inny 3 dni, to się kupy nie trzyma. Jeden jest bogaty, drugi jest biedny, jeden jest silny, drugi jest słaby, jeden zdrowy, drugi chory, jeden mądry, drugi głupi, a wszyscy podchodzą do tego samego, jedynego egzaminu końcowego. Bez sensu zupełnie. No i Kasia to skomentowała. I gdzie doświadczenie w tym życiu? Za mało czasu. I rzeczywiście coś w tym jest. I tutaj jeszcze Łukasz napisał taki komentarz, który wydaje się dość ważny. I to, co jeszcze pociąga mnie w filozofii wschodu jako takiej, jest brak zachodniej religijnej koncepcji kary i nagrody. Takie upupianie. Wschód mówi o przyczynie i skutku, nie ma tu sądu, jest po prostu droga konsekwencji. To wydaje się logiczne, nie? Tak, no to właśnie tak można dokładnie tak opisać. Kasia napisała bardzo fajny komentarz też. Proces wewnętrzny zachodzi podczas wnikliwej obserwacji, tak jak podczas ćwiczeń tai chi. Zwracamy uwagę na ruch, a potem obserwujemy ruch energii w ciele, tej niezauważalnej. No tak, ale to, żeby to zrobić, trzeba trochę zwolnić i poczekać te 3 dni, aż ten prąd włączą, żeby sobie zobaczyć, jak to idzie. Ja kiedyś byłem na takiej praktyce, nie pamiętam w tej chwili, jak to się nazywa, że siedzi się w jednym miejscu przez długą ilość czasu i wtedy to zaczyna się dostrzegać różne rzeczy, których w pędzie dnia codziennego nie widać, więc czasem warto usiąść i posiedzieć i popatrzeć, choćby nawet jak trawa rośnie. Tak. No właśnie tutaj patrzę jeszcze na aplikację. Tu na aplikacji mamy pozdrowienia. Pozdrowienia od Andrzeja, także no cóż, myślę, że to jest czas na konkluzję w tym momencie, bo już nam za wiele, no oczywiście zakładaliśmy już na samym początku, wiedzieliśmy, że się nie zmieścimy, bo tu mamy jeszcze trochę kwestii, tematów. Tak, trochę tematów, ale to nie pójdzie, ale myślę, że najważniejsze rzeczy zostały opowiedziane, nie? Tak, myślę, że to wystarczy. Jest to jeszcze jedno pytanie, które tu zostaje na koniec. Dlaczego ludzie są tak bardzo zainteresowani tą religią wschodu, czy coraz bardziej, i hinduizmem? No bo u nas też to tak by to zainteresowanie rośnie. Ja kiedyś sobie szukałem, ile jest w Polsce hinduistycznych świątyń. No naliczyłem 20. No proszę. Jest tyle, także w różnych miejscach, z różnych tradycji. Myślę, że daliśmy częściowo odpowiedź właśnie, czy tutaj wydaliście w komentarzach odpowiedź na to, że te wszystkie argumenty powodują, że ludzie mają jakiejś duchowości, jakiegoś doświadczenia logicznego, innego, bardziej może głębokiego. To też jest jakby też spowodowane kryzysem chrześcijaństwa, które na Zachodzie jest, czy kryzysem autorytetów, czy tego świata materialistycznego, no bo jeżeli sięgniemy do hipisów, bo to jakby od nich się zaczęło, jest kryzys tej religijności takiej zachodniej, korupcja, te wszystkie skandale, które są opublikowane, więc ludzie są rozczarowani i próbują szukać jakichś innych odpowiedzi. Ja myślę, że też jedną z odpowiedzi jest to, że hinduizm ma w swojej ofercie tą ofertę monistyczną, czyli tą taką impersonalistyczną, i to jest coś innego niż to personalistyczne chrześcijaństwo, więc to jest też jakieś atrakcyjne w jakiś sposób dla niektórych, bo inne.
No i tak to wszystko chyba razem powoduje to zainteresowanie, aczkolwiek w organizacjach instytucjonalnych też różne skandale są. No tak, jak wszędzie. I to o tym też możemy zrobić pewnie jedną audycję. Natomiast no to jest jakieś takie inne, egzotyczne, nie? I część ludzi jakby w tym szuka czegoś. Ale też wiem, że jest duży renesans jakiegoś takiego mistycyzmu chrześcijańskiego, że ludzie szukają tam gdzieś jakiejś takiej pogłębionej praktyki, właśnie tak jak tutaj Kasia pisała, że proces wewnętrzny zachodzi w czasie wnikliwej obserwacji, to jakby ten element praktyki takiego zatrzymania w czasie i obserwacji, co się dzieje według mnie, we mnie, jest jakby, to jest to, czego ludzie poszukują. I tak, to na pewno jest bardziej popularne czy propagowane w hinduizmie niż taka zewnętrzna forma, że tam pójść do kościoła, wrzuć na tacę, nie, że tak naprawdę nie wiem, o co tam się dzieje, o co chodzi, nie wnikam i nikt tego nie promuje aż tak bardzo, jakby mógł. No tak. No tak, mam nadzieję, że tą audycją troszeczkę wam pokazaliśmy obszary hinduizmu, bo ja nie wierzę w to, że my żeśmy tutaj zrobili jakiś milowy krok, ale na pewno pokazaliśmy obszary, w których warto eksplorować i warto szukać tam zrozumienia, bo jest naprawdę, przestrzeń jest ogromna, możliwości jest wiele, także nic tylko badać samemu, sprawdzać i próbować to rozumieć. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami dzisiaj przez tę całą audycję. Zdajemy sobie sprawę, że momentami mogliśmy brzmieć trochę mało zrozumiale, co nam wybaczcie, bo to tak jak ze wszystkim, no jak już jesteś w pewnej terminologii, to trudno jest w pewien sposób nawet ci się złapać na tym, że mówisz hasłami terminologicznymi zamiast takimi bardziej zrozumiałymi. Ale jeśli byście mieli jakieś pytania czy cokolwiek, zawsze możecie do nas pisać, czy pod tym postem, czy na aplikację, to wtedy ja tutaj też naszemu gościowi przekażę te pytania i on się jakoś do tego wszystkiego będzie odnosił, ale jeśli będziecie pisać na aplikację, to taka mała prośba, żeby tam podawać jakiś mail albo jakiś kontakt, bo aplikacja działa w ten sposób, że my to odczytamy, ale nie wiemy, gdzie to odesłać. Także tutaj taka sytuacja. Dobra, to co? Na koniec byśmy jeszcze wam dali jakiś smacek muzyczny przygotowany przez naszego gościa. Będzie to smaczek w postaci... No właśnie, w jakiej postaci byśmy tutaj zrobili ten smaczek? Ten smaczek wam wysyłamy na koniec i dziękujemy wam za uwagę i słyszymy się za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo wszystkim za słuchanie i Madawie za zaproszenie. Zawsze do usług. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia twoja wizyta u nas, także... No zobaczymy to. Do zobaczenia i słuchajcie muzyki i my zaraz, że tak powiem, się już tutaj zbieramy i do usłyszenia za 2 tygodnie. Radio Zamek nadaje.